koreański, angielski, to też by pan niewiele zrozumiał. Chce pan? Test zrobimy? Możemy zrobić. Aziana Srysiek Sajadziera Position. Zrozumiał pan coś? Aziana Srysiek Zero Position. Oni dosłownie tak mówią? Tak mówią. Nie wszyscy, ale wielu tak mówi. Zaczyna mi wyświetlać się cała gama awarii, bo tam jest taki centralny ekran, to się iCast nazywa, gdzie wszystkie usterki wyskakują. I to od razu mi wyskoczyło cała litania. Patrzę, centralny układ hydrauliczny, lewy układ hydrauliczny, prawy układ hydrauliczny. Czyli to świadczy o tym, że podwozie nie wyjdzie? Znaczy nic nie ma. Jeśli nie ma, ten samolot bez hydrauliki nie lata. To wszystko hydraulika musi być. Ale tak, pierwsza myśl, odpiłem autopilota, bo to drugi leciał, a drugi mówi captain, you control. No bo dobrze, tylko co tu kontrolować? No wtedy to mi tętno trochę skoczyło. Do lotniska należy, żeby te ptaki straszyć. I są albo sokolnice, albo odpowiednie tam dźwięki. Tak, sokolnicy są. Na Okęciu też jest sokolnik. Który normalnie chodzi i tak, odstrasza ptaki? Odstrasza ptaki, bo wypuszcza tego sokoła od czasu do czasu i one się boją. Albo się imituje dźwięki i tak dalej. Oczywiście wypuszcza wtedy, kiedy samoloty nie latają. Ostatnio Alaska Airlines, co wyrwało te drzwi. Gdyby ludzie nie byli przypięci, to by wylecieli. Wyrwało drzwi z samolotu? Tak. Jak? Znaczy drzwi. W tym miejscu drzwi były... Nie słyszał pan? Nie. 737. Lecieli i im wyrwało okno z kawałkiem kadłuba. Jaki był początek tego? Coś tam nie stawało? Było początku, po prostu wyrwało i tyle. Jest miesiąc luty. Mam dla Was nowy deal od aplikacji do nauki języków Cambly. Tylko do końca tego miesiąca będą u nich dostępne plany 3-miesięczne. Cambly wychodzi z ciekawym rozwiązaniem lekcji grupowych jako dobrego początku nauki języka. Dzięki nim nauka jest znacznie tańsza, nauczysz się języka w 2-3 osobowych grupach z native speakerem, dostępnych 24 godziny 7 dni w tygodniu. Lekcje grupowe są tematyczne. Sami wybieracie w harmonogramie, który temat Wam najbardziej odpowiada. Dodatkowy plus to nauka akcentów nie tylko od native speakera, ale też od międzynarodowych członków grupy. Od lutego pojawia się również opcja zapraszania swoich study buddies do wspólnych zajęć, czyli osób, z którymi polubiliście się na lekcji grupowej. W końcu nauka ze znajomymi idzie przyjemniej. Co do planów indywidualnych, od teraz dają one pełen dostęp do Cambly, czyli sami decydujecie, czy chcecie korzystać z lekcji indywidualnych, czy grupowych. I możecie robić to na przemian. Z kodem 3PRZEMEK cena lekcji grupowych zaczyna się od jedynych 55 zł miesięcznie, a planów indywidualnych od 259 zł miesięcznie. Dla osób słuchających cyamybly.com. Uczcie się angielskiego, zarabiajcie w walutach lepiej stojących niż polski złoty. Marian Rybczyński, dzień dobry. Dzień dobry. I zacznijmy od tego, tak jak już panu wspomniałem, że powie pan ludziom, czym się pan zajmuje i zajmował. To znaczy, czym się zajmuję w tej chwili, witam państwa, czym się zajmuję teraz. Teraz spędzam spokojny czas na emeryturze, a zajmowałem się całe swoje życie zawodowe lataniem. Kończyłem Dęblin, jeszcze to była Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza. Potem latałem w wojsku przez lat 6, łącznie z MiG-21. Potem zacząłem pracę w locie, gdzie pracowałem do 2002 roku, trzeciego. Przeszedłem od Antonowa 24, Tu-134, Boeinga 767 i w 2004 roku zatrudniłem się w Singapore Airlines. Znaczy zatrudniłem się. Trzeba było przejść egzaminy i tak dalej. Na Boeingu 747. Po 2 latach w Singapurze przeszedłem do linii Asiana Airlines w Korei Południowej, gdzie latałem dalej na Boeingu 747, 400 i 800. Ja bym chyba zaczął dzisiaj od samego początku, czyli cofnąłbym się do czasu, kiedy... Pamięta pan moment, kiedy stwierdził pan, że zostaje pan pilotem? O tym marzyłem od zawsze, jeszcze jako mały chłopak. Ja wychowałem się na wsi w województwie lubelskim. Wtedy to była wieś zabita deskami, teraz to jest perełka, naprawdę. Ta miejscowość, w której mieszkam, jest dużo gorzej wygląda od tej, z której się urodziłem. A zaczęło się od tego, że jeszcze jako mały chłopak wybiegałem za stodoły zawsze, bo latał samolot. Potem po latach się dowiedziałem, że to był samolot sanitarny, który latał z Radawca w Lublinie w Aeroklubie Lubelskim do Chrubieszowa. Potem poszedłem do technikum do Lublina i tam już zacząłem latać w Aeroklubie Lubelskim na szybowcach.
A potem była Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza. Miałem przerwę z szybowcami i zacząłem latać na samolotach odrzutowych. W tej szkole też się zaczynał chyba od szybowców, z tego co kojarzę. Czy jeśli pan już miał doświadczenie na szybowcach, to nie zaczynał pan od tego? To znaczy, kiedyś było tak, że było lotnicze przysposobienie wojskowe. Moi koledzy zaczynali od samolotów od razu. Kiedyś, wcześniej zanim ja przyszedłem do szkoły, wiem, że były dwa stopnie tego przysposobienia, lotniczego przysposobienia wojskowego. Pierwsze było latanie na szybowcach, drugie było latanie na samolotach. Moje losy trochę były pokręcone, dlatego że w międzyczasie zaliczyłem rok studiów na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie, na kierunku lotnictwo, no, z której musiałem odejść. Też to było trochę pokręcone. Z jakiego powodu? A nie będę tutaj opowiadał. Zainteresowanych odsyłam ewentualnie do moich wspomnień, które się wkrótce powinny ukazać pod tytułem Dęblińskie przypadki. Mhm. Jest w tej chwili książka w druku. No, zobaczymy. Koledzy niecierpliwie czekają z promocji, bo to ich losy także. Kiedy wychodzi? Myślę, że to w okolicach kwietnia powinno być wydane. Mhm. Dlatego, że już jest w tej chwili po korektach. Myślę, że będzie niedługo drukowane. I tak jak powiedziałem, po tym Rzeszowie trafiłem do Dęblina i byłem bez tego lotniczego przygotowania wojskowego. Lotnicze przysposobienie wojskowe. Ale takich kolegów było dużo. Dlatego, że mój kolega z grupy, który nigdy w żadnym szybowcu samolocie nie siedział, zaczął od razu latać na samolotach odrzutowych. Było to możliwe, chociaż ja uważam, że latanie na szybowcach to jest taka podstawa. Dlatego, że wyrabia dużo nawyków, które się bardzo potem przydają, okazuje się w lataniu komunikacyjnym również. Dlatego, że samolot komunikacyjny to też jest szybowiec. Naprawdę. A szybowiec wyrabia te nawyki, że człowiek musi być 3 metry przed maszyną, a nie 3 metry za. My mówimy wtedy, że się przewiduje pewne rzeczy, czyli się jest przed samolotem, a nie za samolotem. Że samolot leci, a człowiek nie wie, co się dzieje. Ponieważ na szybowcu nie ma powtórki do lądowania. Jest tylko na drugi krąg się nie odejdzie. W związku z tym trzeba tak to robić, żeby usiąść za pierwszym razem. Plus inne rzeczy, tak, że uważam, że... Zdarzyło się panu lądować w polu na szybowcu? Na szybowcu nie. Na szybowcu nie? Nie. Na samolocie też nie. Ale to jest stresujące. Ja robiłem szkolenie szybowcowe, jak się robi ten ostatni krąg i rzeczywiście podchodzi się do lądowania i coś tam nie pójdzie nie tak, trochę się za daleko obeszło, a nie ma się jeszcze tych umiejętności latania, to jest bardzo stresujące. Ja pamiętam, że mówiłem już do instruktora, że ląduję na pasie dla samolotów, bo się boję, bo przeleciałem tam i mówi, nie, uspokój się, zabryć sobie spokojnie, ale kurde, jak nie ma się silnika, to nie jest takie proste, żeby nawrócić. No to wie pan, o czym mówię. I potem po prostu latając na tych dużych samolotach, człowiek dostaje bardzo dużo informacji, które jeśli potrafi zinterpretować dobrze, to można naprawdę ciekawe rzeczy robić. Oczywiście w ramach przepisów, w ramach procedur i tak dalej. Chociaż są lotniska o małym ruchu, gdzie pilot dostaje pewien margines swobody. Mhm. Dam panu taki przykład a propos szybowców. Jak latałem już na 747, latałem z takim człowiekiem młodym, drugi pilot, ciekawa historia, to był rosyjski Niemiec mieszkający w Polsce. Urodził się w Rosji z tych Niemców nadwołżańskich, rodzice przeprowadzili się do Niemiec, a dziewczynę miał z Polski, mieszkał we Wrocławiu. Bardzo fajnie mi się z nim latało. I pytam go, czy chce sobie podejść do lądowania, chociaż drugim lotnikom, im człowiek starszy, im więcej ma tego doświadczenia, tym ma coraz mniej często zaufania do tych zwłaszcza młodych ludzi, bo nie wiadomo, co oni tam odczynią i kiedy trzeba będzie zaingerować. On mówi, że tak, że bardzo chętnie. Dałem mu ten samolot, sterowanie. On podłączał wszystkie pomoce typu flight dyrektory, autopilota, autociąg i tak dalej. Popatrzyłem, mówię, ja bym lepiej tego nie zrobił. Wylądowaliśmy. Mówię do niego, nie lubię ludzi chwalić i tutaj im kadzić, ale zrobiłeś to naprawdę dobrze. Mhm. Ile ty masz godzin? On mówi 2500. Ja mówię na 747. On mówi nie, ogólnego.
Ja mówię, no to ciekawa sprawa. On mówi, tak, ale jeszcze mam 700 godzin na szybowcach. Więc od razu było widać rękę szybownika. I to ci, co latają, piloci latali, to mi przyznają na pewno rację, że dużo jest w tym, o ile nie 100% prawdy. Wracając jeszcze do tego Dęblina, czyli mówi pan, że wrócił pan do szkoły, do lotnictwa, ale to nie jest tak łatwo zostać pilotem myśliwca. Czy to wtedy było łatwiejsze niż jest aktualnie? Trzeba przejść przez te testy zdrowotne przede wszystkim, które podobno bardzo dużo osób oblewa. Więc to nie jest takie proste, że się po prostu tam idzie i zostaje się pilotem myśliwca. To znaczy lotnictwo to jest specyficzny zawód, specyficzna dziedzina w ogóle. Dlatego, że tak do wszystkiego trzeba mieć predyspozycję. Do tego też oczywiście przede wszystkim zdrowie. Wtedy za moich czasów to na dobrą sprawę, ponieważ zapotrzebowanie było bardzo duże. Nas na roku było na kierunku pilotażu odrzutowych samolotów było 150 albo i nawet więcej, już nie pamiętam dokładnie. I głównym kryterium to było zdrowie. Jeśli człowiek przeszedł testy medyczne, to na dobrą sprawę mógł się czuć już prawie przyjęty do Dęblina. Teraz jest zupełnie odwrotnie. Teraz naprawdę tam jest bardzo duża konkurencja. Mhm. Jak ja zaczynałem wtedy, to załóżmy codziennie były grupy i to tak było już od chyba stycznia do kwietnia czy do maja. Codziennie była grupa 30 ludzi, bo wtedy dawali bilet, dawali zakwaterowanie, dużo ludzi przyjeżdżało. Oczywiście wielu nie chciało tam się dostać, ale żeby się sprawdzić. Ja zresztą też pierwszy raz na badania pojechałem po to, żeby się sprawdzić, których nie przeszedłem, nawiasem mówiąc. Bo to też jest rodzaj loterii. Loterii to znaczy? Loteria, że gorszy człowiek dzień ma, na przykład. Coś mu tam piknie, a tam naprawdę decydowały detale. Detale decydowały. I była grupa 30, to na przykład przechodził jeden. Jak dwóch przeszło, to już była bardzo dobra grupa. Reszta była odsiewana po prostu. Były też grupy, że nikt nie przechodził. Teraz natomiast wiem, że po testach medycznych jeszcze jest duża konkurencja, że jest tam kilku na jedno miejsce ludzi. Nie wiem, może się mylę, ale tak słyszałem. Także zdrowie to było przede wszystkim. No a później, jak to latał pan na szybowcach, sam pan mówi, wie pan, że nie każdy się do tego nadaje. W końcu człowiek nie został stworzony do latania, tylko do chodzenia po ziemi. To jest strasznie stresujące na tych pierwszych latach. Część się boi. Umówmy się, każdy się boi na tych początkowym etapie. Tylko człowiek, który nie ma wyobraźni, to się nie boi. Część po prostu nie potrafi opanować pewnych elementów, nie potrafi nauczyć się lądować, źle ocenia sytuację i tak dalej. I to następuje odsiew ludzi. I nas zaczynało, mówię, 150, skończyło na pilotażu na odrzutowych chyba 40 albo 45, także odsiew był bardzo duży. Dużo osób odpadało właśnie z tego, że okazywało się, że sobie nie radzą po prostu, że to nie jest dla nich, że trochę za bardzo się boją albo że nie są w stanie kognitywnie tego na tyle obliczyć, żeby dobrze lądować albo dobrze obsługiwać przyrządy? To znaczy za moich czasów to było tak, ponieważ jak już człowiek do tego wojska trafił, ciężko było wyjść z tego wojska, bo część po prostu chciała zrezygnować, zobaczyła co to jest. Nie każdemu to odpowiadało, nawiasem mówiąc mi też nie odpowiadało, ale były pewne plusy i tak dalej. Zresztą sytuacja jak zwykle nie jest zero-jedynkowa, tylko jakieś tam są pośrednie rzeczy. Nie odpowiadało panu z jakiego powodu? Ja jestem mało wojskowy człowiek. Zresztą nie lubi pan autorytetów? To znaczy nie. Autorytety ja lubię. Tylko nie lubię nielogicznych rzeczy i nielogicznych ludzi nie lubię, a wojsko niestety z natury swojej musi się opierać na pewnych i nielogicznych rzeczach. Po prostu inaczej by wojsko nie istniało. Mhm. Zresztą tam pewne rzeczy opisałem w tej właśnie swojej książce, jak już mówiłem, dęblińskie przypadki. Wracając jeszcze do tego, to ja po prostu robiłem, zresztą jak wielu moich kolegów w czasie Dęblina robiliśmy zapiski pewne. Ja też to robiłem. I tak sobie pomyślałem, tylko że to wtedy to jeszcze była komuna, a to było naprawdę, to nasze życie odbiegało od tych oficjalnych przekazów i tak dalej. Że to tylko my samoloty, nic więcej i tak dalej, oczy zniesione ku niebu i nic więcej nikt nie widział. A to było po prostu normalne towarzystwo. Byliśmy młodzi i generalnie
Żaden człowiek nie lubi mieć kagańca narzucanego. Także różne rzeczy się tam działy. I stwierdziłem, że fajnie by to było napisać, bo to by było prawie jak paragraf 22. Tylko mówię, nikt mi tego nie wyda. Na szczęście czasy się zmieniły, ja tam siadłem, spisałem to wszystko, opublikowałem na Facebooku część. Wszyscy zgodnie krzyknęli, zwłaszcza moi koledzy, musisz to koniecznie wydać. No ja mówię, jak muszę, to muszę. Żona z synem mi zasponsorowała z okazji urodzin. Zapłaciłem pieniążki, zobaczymy, co wyjdzie, jakim to będzie się cieszyło odzewem. Ale spełniłem swoje marzenie, żeby to wszystko opisać, te bzdurne rzeczy, te różne wyskoki nasze i tak dalej. Moje też między innymi, chociaż nie wszystkie moje są tam opisane. Znaczy, opisałem niektóre jako moje, które nie były moje, ale... Żeby zachować klimat. Żeby zachować klimat. Czyli są jakieś, które nie trafiły jednak do tej książki. Pomijmy to milczenie. Zaczynał pan z tego, co czytałem, na Iskrze latać. Dobrze? Tak, dobrze czytałem? Tak. Jak wyglądały pierwsze loty na Iskrze? Wszystko się działo bardzo szybko, bo to dla nas to były... Potem, jak już latając na MiG-21, tak już wtrącę, to Iskra to był turystyczny samolot do latania prawie turystycznego. Dla mnie to wtedy zresztą dla każdego. Prędkość podejścia do lądowania ponad 200 na godzinę, maksymalna prędkość 600 chyba 50, o ile pamiętam. Przeciążenia dużo większe, dużo dłuższe. Poskładać to wszystko było bardzo trudno. Zresztą podobny przeskok miałem po tym, jak przesiadłem się na 21. Zanim się w ogóle zdążyłem zorientować po starcie, oczywiście z instruktorem, pochować to podwozie i tak dalej, to już byliśmy bardzo wysoko i tak człowiek trochę był w tyle za tym wszystkim. 21 dużo szybszy na tym. Ale krok po kroku, krok po kroku, krok po kroku, wiadomo, że jak to mówią, nawet małpy można nauczyć latać. Dobrze się obsługiwało MiG-21, on podobno nie był najlepszą maszyną, jeśli chodzi o zwrotność. No, on był bardzo zwrotny. Bardzo zwrotny? Bardzo zwrotny. To znaczy w stosunku do tych samolotów obecnej piątej generacji to nie był w ogóle zwrotny, bo te to na ogonie zawijają. Iskra był bardzo przyjemnym samolotem. Była bardzo przyjemnym samolotem. Jedyna wada chyba, jeśli chodzi o akrobację, ona miała trochę za słaby silnik. I pewne rzeczy w tych figurach trzeba było przeciążeniem nadrabiać. Kiedy LIM na przykład, drugi zwłaszcza, to tam można było kręcić akrobację bez przeciążeń prawie. Dlatego, że on miał na tyle nadmiar mocy, że nadrabiał to silnikiem. W tych LIMach jest podobno strasznie gorąco w kabinie, to prawda? To znaczy w zależności jak tam się człowiek nastawi, bo tam jest klimatyzacja, można temperaturę ustawiać, ale przeważnie to się robiło hermetyzację na gorąco. Taka była pozycja, bo inaczej kabina zachodziła. Parowała. W 21 też tak było? To znaczy w 21 to był standard. Tak samo były te dwie pozycje, o ile pamiętam. To już tyle lat minęło, niektórych detali to już po prostu człowiek nie pamięta. Że ustawiało się po prostu, trzeba było tą hermetyzację na gorąco robić, dlatego że mówię, inaczej kabina zaparowywała. Nie szkoda było panu odchodzić w takim razie z wojska, jeśli pan miał możliwość latania na myśliwcach? A ja polatałem. Ja osiągnąłem w lotnictwie, jak to mówią, wszystko. Kiedyś z przekąsem to mówiłem. Osiągnąłem 2 machy, osiągnąłem 21 tysięcy, co było ponad pułap tego samolotu, było zabronione, ale mi tak wyszło, dlatego że mógł silnik zgasnąć. W związku z czym zresztą... 21 tysięcy to jest jak blisko tego, że już zaczyna się robić czarno na górze? A to już jest ciemno. Już jest czarno? Znaczy nie, bo już jest... No, czarne nie jest oczywiście, ale już takie niebieskie też nie jest. I po prostu zawsze mi się marzyło latanie w białej koszuli i trzymanie za rogi, jak to mój kolega mówił. Chodziłeś, chodziłeś, wychodziłeś. Mhm. No ale latanie na 21, 2 machy na 21 tysiącach to jest... piękne doświadczenia. Ale właśnie jak rozmawiałem z panem już nawet przez telefon, to miałem wrażenie, że jakoś nie jest tak, że pan super to wspomina i lubi o tym rozmawiać. I teraz jak z panem rozmawiam, to też widzę, że to jest jednak było, osiągnął pan coś, co chciał pan osiągnąć, ale nie jest tak chyba, że pan jakoś super za tym tęskni. To znaczy nie, no to był pewien etap w moim życiu. Mi generalnie zawsze marzyło się latanie komunikacyjne. A że trafiłem do Dęblina, to też był przypadek. Wyszedłem z wojska, też był przypadek. W związku z czym... trudno mi mówić, że mi się to nie podobało. Mm-hmm. Podobało mi się. MiG 21, ja już się do tego przyzwyczaiłem, także latało mi się na tym dobrze.
Mówi pan, że wyszedł pan z wojska jako przypadek, to znaczy? Przypadek taki, że po prostu lot, w którym wtedy był dyrektorem generał Kowalski, który przedtem był komendantem szkoły w Dęblinie, chciał wprowadzić trochę świeżej krwi do tych niedobrych cywili, którzy byli anty i tak dalej, więc stwierdził, że wojskowych trochę weźmie. Nasza grupa była, ja przypadkiem dosłownie się do tej grupy dostałem, była chyba 30 paru i ja byłem tam chyba najmłodszy. To znaczy było dwóch młodszych, ale oni nie przyszli z wojska, tylko troszeczkę taką okrężną drogą, ale byłem najmłodszy, a tak byli dużo starsi ode mnie. Mhm. I w ten sposób dostałem się do lotu. Także mówię, przypadkiem przyszedłem do wojska i przypadkiem wyszedłem. Przesiadka na te liniowce była dziwna dla pana? Po 21 to musiała być duża różnica. To znaczy różnica duża, dlatego że tam był człowiek sam, a tutaj była załoga. Mhm. Ale jeszcze byłem na tyle młody, że potrafiłem się szybko przestawić. Starsi wiem, że mieli trochę z tym problemów. Nie wszyscy oczywiście, ale generalnie mieli. Z załogą? Że ciężko się dogadać pomiędzy załogą? To znaczy nie. Inny system, w ogóle inny system latania. Teraz na przykład, ja to mówiłem, że w tamtych czasach lotnik wojskowy był dobrym materiałem na lotnika komunikacyjnego. A teraz jest doskonałym materiałem, dlatego że tak, u nas my nie mieliśmy pojęcia, latając w wojsku, latania w przestrzeniach kontrolowanych, bo to było typowo cywilne zajęcie. Typowo i w wojsku w ogóle nawet o tym się nie mówiło. Plus do tego język przede wszystkim, angielski. Ja mówię, byłem o tyle dobrej sytuacji, że liznąłem trochę tego angielskiego, a w tym pomogło mi krótkofalarstwo, to była moja pierwsza pasja. Druga pasja, przepraszam. Pierwsza to było lotnictwo. Dlatego, że byłem licencjonowanym krótkofalowcem, zbudowałem radiostację sam, zresztą tak się wtedy robiło, i szukałem korespondentów angielskojęzycznych, głównie Anglików. I takich ludzi, którzy chcieli ze mną rozmawiać, było bardzo dużo. Ja ich prosiłem, żeby mnie poprawiali. Listy pisaliśmy do siebie, poprawiali mi to wszystko. Zresztą do tej pory te listy to jest kopalnia wiedzy dla mnie, jeśli coś chcę napisać, bo to jest taki... It's not bookish English, to jest taki real English. I ja miałem przede wszystkim ten angielski mówiony. Moja gramatyka nie była najgorsza, bo ja najlepsza, przepraszam. Żona się śmieje do tej pory, zresztą z mojej gramatyki. Ale ja uczyłem się na zasadzie takiej, że najpierw mówiłem, a potem, jeśli nie wiedziałem coś, jak powiedzieć, więc ja sięgałem do gramatyki. A to się bardzo utrwala wtedy. I ten mój angielski był mówiony. Więc idąc do lotu, ja się szybko zaaklimatyzowałem, dlatego, że między innymi przez ten język. Kiedyś taką historię pamiętam. Myśmy byli na cenzurowanym. Nas generalnie jako grupy to patrzyli na nas trochę z ukosa. Ci ludzie, którzy byli pilotami cywilnymi od samego początku. Robiłem praktykę na liniach jako drugi pilot. Leciałem z jednym kapitanem, który nawet się nie krył z tym, że wojskowych nie lubi. Lecimy do Krakowa i on do mnie mówi tak. Będzie pan prowadził komunikację, ja polecę, bo tam było tak, że na Antonowie 24, że było dwóch pilotów, więc jeden był pilotem lecącym, drugi ten, który prowadził łączność radiową. Teraz to się nazywa pilot monitoring, bo jest tylko dwóch, tam jeszcze był mechanik. Więc mówi, korespondencja też się panu przyda, bo też u was to wszystko leży. I mówi, może być po angielsku, z takim przekąsem powiedział. Ja wcześniej, oprócz tego, że tego angielskiego się uczyłem, to też próbowałem coś tej korespondencji lotniczej, radiowej. Więc wystartowaliśmy, ja się odezwałem. On tak spojrzał z ukosa, nic nie powiedział. Ale ja mówię do niego, wie pan, ale jak się zatnę, to pomoże mi pan. Oczywiście, oczywiście. Wylądowaliśmy w Krakowie, idziemy po te komunikaty wszystkie i tak dalej. I on się pyta, gdzie pan angielskiego się uczył? Ja mówię, w wojsku. Jak to w wojsku? To w wojsku uczyli? Ja mówię, uczyli. Ale to się nikt nie wychyla, że zna angielski. Ja mówię, wie pan, powiem panu tak w sekrecie, że ja to jeszcze jestem cienki bolek. Ta reszta to jest dopiero dobra. No i sprawa potem wyglądała tak, że poleciał z takim człowiekiem, który na dobrą sprawę rozróżniał tylko yes i no.
wtedy po kraju się prowadziło korespondencję po polsku, więc to nie był jakiś problem. I on do niego mówi, po angielsku proszę. A on mówi, ja nie znam angielskiego. Zna pan, zna, tylko nie chce się pan przyznać. Także tak, po latach się spotkaliśmy i on do mnie mówi, ten kolega mówi, to sobie ze mnie zażartowałeś. Ja mówię, wiesz, no, metoda kubańska. Nie? Jak to jest możliwe, że wtedy się nie rozmawiało po angielsku latając? Przecież latało się w różne miejsca i czasami się gdzieś leci i trzeba wylądować na lotnisku gdzie indziej, jeśli będzie coś nie tak z pogodą albo cokolwiek się wydarzy. Wtedy był podział na latanie po kraju, bo Antonowy tylko po kraju latały i była zagranica, czyli Tupolew i inne samoloty. Mhm. Ale tam już był nawigator, a na 62 był jeszcze radiooperator, który za korespondencję był odpowiedzialny. W związku z czym ten wymóg angielskiego to nie był aż taki mocny. Dopiero wtedy, kiedy pierwsza grupa jechała na szkolenie, zresztą w ogóle jak się zaczęło szkolenie na 767, które było w Seattle, pierwsze grupy do Seattle jechały, dopiero wtedy zaczęto sprawdzać w locie język angielski tak na poważnie. Co prawda niby były takie uprawnienia do latania poza granicę Polski, trzeba było zdać egzamin, I się dostawało uprawnienia do latania zagranicznego, gdzie wymogiem był też język, ale to była tylko korespondencja radiowa. I wspominał pan też, że w wojsku nie najprzychylniej patrzyli na to, jak ktoś się uczył języka angielskiego. To znaczy, nikt tego oficjalnie nie zabraniał wtedy w moich czasach. Ja mówię o latach 80., ale generalnie rzecz biorąc, nie było to dobrze widziane. Ja tam z tą książką angielskiego chodziłem, taki pułkownik, zresztą bardzo fajny lotnik, bardzo dobry lotnik, bardzo przyzwoity człowiek, chodził za mną i po co ty, Rybciński, się tego angielskiego uczysz? Ja mówię, no bo ja krótkofalansem się zajmuję, to chciałbym pogadać nie tylko o pogodzie, ale o czymś więcej. A on, co mnie zobaczył z tą książką, to mówi, no po co ty się uczysz? Ja w końcu z niego mówię, chce pan wiedzieć, po co się uczę? No mów. Ja mówię, wie pan, jak pójdę na zajęcia z armii obcych i dadzą mi przeczytać Eagle, to ja przeczytam Eagle, a nie Eagle, jak większość pułkowników. I od tego czasu przestał mnie pytać o to. I wspominał pan też, że tego angielskiego uczył się pan przez wiele, wiele lat, że to nie było tak, że pan doszedł do jakiegoś momentu i wystarczy, już wystarczy, nie muszę się dalej uczyć, tylko dalej z karierą musiał pan się cały czas doszkalać, bo gdziekolwiek się nie poleci, to ludzie mają dziwne akcenty, używają różnych słów i to nie jest takie proste dogadać się ze wszystkimi. No nie jest proste, ale człowiek się przyzwyczaja, bo są, zresztą polski angielski też jest. Jest polski angielski, to można bardzo szybko wyczuć, kto jest Polakiem, kto po angielsku mówi. W wielu przypadkach, ja nie mówię, że we wszystkich, bo są ludzie, którzy potrafią się pozbyć tego polskiego akcentu. Zresztą jest taka, to znaczy to nie jest teoria, to jest prawda. Ludzie, którzy wyjeżdżają w strefę angielskojęzyczną, zwłaszcza ci, którzy emigrowali do Stanów. Jeśli taki młody człowiek jechał tam przed 14 rokiem życia, potrafił się wyzbyć polskiego akcentu, zwłaszcza jeśli chodzi o Amerykanów, bo nasze gardło już jest tak ukształtowane, że amerykańskiego się nie podrobi, bo to jest inny język niż angielski. Natomiast człowiek, który miał mniej niż 14 lat i gardło miał jeszcze nieukształtowane, potrafił się pozbyć tego polskiego akcentu, że nie mogli go rozpoznać, że on jest z Polski. Mam takiego kolegę, z którym razem latałem, w zasadzie to ja odszedłem z Singapuru, on przyszedł, który jest Polakiem z pochodzenia, ale wyjechał z Polski, jak miał 7 lat. I ja go pytałem, czy on, bo ja u niego oczywiście polskiego żadnego akcentu nie wyczułem, zapytałem go tylko, czy Amerykanie rozpoznają go jako nieswojego. On mówi, że nie. Ale zresztą po polsku mówi bardzo dobrze, chociaż też już z lekkim akcentem, ale mówi bardzo dobrze. Tak, to od razu jest taka naleciałość nawet na polski i słychać po tych polskich słowach z drugiej strony, że ktoś w inny sposób się wypowiada. Z tym 14 rokiem życia nie jestem pewien, co pan ma na myśli. Mi się wydaje, że zawsze da się nauczyć tego amerykańskiego, tylko zajmie to więcej czasu. Nie sądzę. To znaczy, być może są jednostki, które potrafią to zrobić, ale w takim ogólnym rozrachunku, ogólno mówiąc o całej populacji, to jest naprawdę ciężko. Angielski tak, amerykański. Być może też dlatego, że się nie przykłada do tego aż takiej uwagi, bo teraz nauczyć się perfekcyjnego amerykańskiego po co to komu? Nie, no prawda, zresztą
jak się przekonałem, bo jak pracowałem i w Korei, i w Singapurze, pracowałem w różnych środowiskach. I generalnie rzecz biorąc, to jest tak, że powiedział mi jeden Anglik, słuchaj, ciężko jest obcokrajowcowi nauczyć się angielskiego, żeby mówił jak Anglik. Zresztą my, mówi, nie zwracamy aż tak bardzo uwagi na to, z jakim akcentem kto mówi. Najważniejsze, żeby był komunikatywny. Jeśli człowiek używa wielu słów, których brak jest w potocznej mowie, no to już na niego się patrzy z szacunkiem. A mówi, ostatnią taką opinią, o której każdy się musi zastanowić, chociaż niewielu ludzi o tym wie, jak mówi, jak już jest czyjś angielski jest naprawdę kiepski, to facet mówi, you know, your English is much better than my Polish. To znaczy, że chłopie, no, weź ty się poucz trochę, bo ledwo cię można zrozumieć. Zresztą w samej Anglii też jest trochę tych różnych akcentów. Ja miałem taki przykład, zresztą w Singapurze. Był taki człowiek, zresztą oni mówią, myśmy to określili, znaczy nie tylko my, ale to jest ogólne określenie Singlish. Tak samo jak w Korei jest Konglish. Więc był taki jeden człowiek, który naprawdę, instruktor, ciężko go było zrozumieć, naprawdę. I to każdy mówił. I on coś do mnie mówił, ja byłem na praktyce już, robiłem praktykę na liniach, bo po skończonym kursie przeszkalającym trzeba zrobić praktykę na liniach, zdać egzamin, dopiero się wchodzi jako normalny pilot. Nie bardzo go mogę zrozumieć i on do mnie mówi tak, ty mnie chyba nie rozumiesz. No ja mówię, że mam pewne problemy. A on mówi, bo twój angielski jest poniżej standardów. Ja mówię do niego, wiesz, angielski nie jest mój native language, ale nie jest też twój. A on mówi, pilot powinien wszystkie akcenty rozumieć. Ale wpisał mi w opinię, że English below standard. No to nie było takie za dobre. Mhm. Ale był taki człowiek ze mną na kursie, który był z Yorkshire w Anglii, oni mają też specyficzny akcent. I któregoś razu pytam tego Imona, mówię, słuchaj, czy mój angielski jest naprawdę zły? On mówi, nie, mówisz całkiem, jesteś komunikatywny i tak dalej. No nie będę ci mówił, że angielski jest super, no bo nie jest, chyba zdajesz sobie sprawę. Ja mówię, tak, a czemu pytasz? Ja mówię, pamiętasz takiego faceta, Leon Glo się nazywał, instruktorem był i on mi wpisał, że mój angielski jest poniżej standardów. A on mówi, ja z nim też miałem pewną historię. Facet do mnie mówi, ja oczy wytrzeszczam, ja do niego mówię, a ten do mnie mówi tak, ty masz problem z angielskim. Skąd ty jesteś? On mówi, from UK, sir. Ale gościu miał tupet, co? Żeby wyjechać z takim komentarzem. No nie, to generalnie... W Singapurze angielski jest językiem urzędowym, umówmy się, tylko że oni mają ten zlepek tak samo jak, nie wiem, czy pan słyszał, jak mówią Chińczycy po angielsku, na pewno pan słyszał? Kojarzę. No. To oni mówią tak, jakby im kto widelcem gardło przedziurawił. To się naprawdę trzeba wsłuchać. Po pewnym czasie to się staje zrozumiałe. Ja na przykład, jakbym rzucił panu koreański, angielski, to też by pan niewiele zrozumiał. Chce pan? Test zrobimy? Możemy zrobić. Asiana 360 position. Zrozumiał pan coś? Asiana 360 position. Oni dosłownie tak mówią? Tak mówią. Nie wszyscy, ale wielu tak mówi. Ale jak się człowiek z tym osłucha, to ja ten koreański i angielski to brałem bardzo zrozumiały, prawda? Także. Jaki w takim razie akcent dla pana był najtrudniejszy do zrozumienia? No, chyba chiński. I no, Indianie też mówią specyficznym angielskim. Mówię i oczywiście Australia. Ja lubię słuchać tego australijskiego angielskiego, ale ze zrozumieniem to są duże problemy. Mm-hmm. Też kiedyś miałem taką historię, jak w Korei pracowałem i był taki Australijczyk. Też on tam z żoną mieszkał. Często spotkania robiliśmy i ta June do mnie mówiła, ja jej w ogóle nie rozumiałem. Któregoś razu, jak tam wypiłem ze 3 piwa, wzięło mnie na odwagę i mówię do niej, słuchaj, ale ja cię nie bardzo rozumiem. Ona mówi, to ja będę mówiła wolniej. Ja mówię, to nic nie da. Ja tylko wiem, że ty mówisz albo nie. Nie przesadzałem, ale australijski, angielski tak. No i parę tam akcentów w Stanach generalnie, południe, rednecks, tam Georgia i tak samo Texas. I szkocki. A szkocki, tak, szkocki. Jaka jest różnica w lataniu samolotem pasażerskim, a samolotem cargo? Nie ma żadnej.
Cargo się wygodnie lata. Cargo się nie spóźnia. Cargo nie choruje. Cargo nie narzeka. Tyle, że trzeba sobie samemu kawę zrobić. To wszystko. Czyli w gruncie rzeczy z perspektywy pilota lepiej jest latać cargo? Znaczy, ja nie wiem dlaczego, ale dla ludzi wydaje się, niektórych lotników, że latanie cargo to jest coś gorszego. To nie jest nic gorszego. To jest dokładnie to samo. Z tym, że mówię, nie ma pasażerów, trzeba sobie samemu kawę zrobić. Może to prestiżowo gorzej wygląda trochę, bo cargo to jest cargo. Ja latałem i tym, dlatego że generalnie wszystkie linie mają również flotę cargo. I w Azjanie to było, i w Singapurze. W Singapurze w zasadzie to ostatni rok latałem tylko cargo, dlatego że jak przyszedłem, to lataliśmy i pasażerami, i cargo, potem tylko cargo. Czyli w locie też latało się i z cargo, i z pasażerami? Lot nie ma cargo. Lot nie ma cargo. Lot nie ma cargo. Nie wiem dlaczego. Ja tam usiłowałem zainteresować już dawno, dawno temu kogoś, bo to jest naprawdę dochodowa branża. Jak się szkoli na te samoloty Boeinga 767 i inne, to zawsze się leci do Stanów, czy w tym momencie już nie trzeba? Nie, nie ma w Polsce ośrodka szkolenia w tej chwili, ale poszczególne firmy mają swoje ośrodki. Ja na przykład na 767 szkoliłem się w Nowej Zelandii. Mhm. Także tam 6 tygodni byliśmy. Bardzo, bardzo mile wspominam ten pobyt. Natomiast na 747 przeszkalałem się już w Singapurze. Oni mają swój ośrodek szkolenia, także jest certyfikowany i przeszkala się tam. A generalnie rzecz biorąc, w tej chwili to ośrodków jest bardzo dużo. Ja wiem, że na 787, nie znam sprawy, mówię w locie, nie latam już od 2004 roku. Nie znam sprawy, czy pierwsze grupy leciały do Stanów jeszcze, czy to już było w Europie. Wiem, że teraz to do Amsterdamu, zdaje się, Amsterdam szkoli i tak dalej. Dużo jest ośrodków. Kurde, to musi być fajne jechać sobie na takie szkolenie, przeszkalać się na nową maszynę gdzieś za granicę. Nowa Zelandia brzmi jak super wyprawa. Trochę się polata, trochę się pewnie pozwiedza. Tak, to bardzo miło wspominam. 6 tygodni tam byliśmy, zresztą przesympatyczni ludzie, ci wszyscy, generalnie wszyscy. Zupełnie to było moje pierwsze zderzenie z taką cywilizacją zachodnią, że tak powiem. A sprawa wyglądała, zderzenie było bardzo prozaiczne. Leciała nasza grupa, 6, wtedy to jeszcze nie były przelewy bankowe popularne, to był 93 rok, więc ja dostałem całą kasę na hotel, na diety, prawie 25 tysięcy dolarów, co wtedy było sumą przeogromną, do kieszeni. Przylecieliśmy do tej Nowej Zelandii w hotelu, poszedłem do recepcji, mówię, że muszę złożyć do depozytu pieniądze, dlatego że mam tutaj i tak dalej. No problem. Pani wzięła. Ja mówię, tam jest 25 tysięcy dolarów. Ona mówi, okej. Nie przeliczając, bęc do skrytki, zamknęła i patrzy na mnie. Ja mówię do niej, ale jakieś potwierdzenie. No to ona z kolei oczy takie postawiła. Mówi, a przecież włożyłam do sejfu. Dla nas to było nie do pomyślenia, że 25 tysięcy dolarów się kładzie i po prostu to jest. Tak samo jak chcieliśmy potem rachunki. I ta szefowa hotelu, bo to myśmy nie byli pierwszą grupą, ja mówię do niej, słuchaj, bo ona mówi, tu masz rachunek i pewnie będziesz chciał pieczątkę. Ja mówię, tak, bo bez pieczątki się nic nie liczy. Ona mówi, specjalnie na waszą okoliczność, to ja tutaj pieczątkę zrobiłam i bęc mi tą pieczątkę, a tam napisane paid. Prawda? I to było wszystko. Plus jej podpis. Zupełnie inna kultura, oni się tam tak nie przejmują bardzo. To są też wiele miejsc, gdzie ludzie zostawiają otwarte samochody i to też jest dla nas takie dziwne, że po prostu samochód sobie stoi otwarty, no ale widocznie nikt nie kradnie, więc nie ma czym się przejmować. W Korei tak jest. Ja się śmiałem, że nie kradną, bo rząd zabronił. Tak, i już przed podcastem pan wspominał, że ludzie są tam bardzo punktualni. Czy... Bardzo. Tak jak panu powiedziałem, spóźnię się do pracy, to jest przestępstwo. Nie przyjść do pracy, to jest zbrodnia. Przestępstwo, czyli będą z tego powodu jakieś problemy, czy oczywiście, po prostu? Oczywiście, kara finansowa od razu. Ja pomyliłem. Za spóźnienie się do pracy. Za spóźnienie nie tyle, za nie przyjście do pracy. Mi się zdarzyło nie przyjść raz, dlatego że dni pomyliłem, bo to było w Stanach. Pomyliłem o jeden dzień, bo tam, wyobraża pan sobie sytuację, startuje pan o 5 wieczorem z Seulu do Nowego Jorku w piątek. I ląduje pan w Nowym Jorku w piątek o godzinie 3 po południu. Po prostu mija się linię zmiany daty. A z kolei startuje się z Nowego Jorku w sobotę i ląduje się w poniedziałek.
Ucieka niedziela. Mi się po prostu pomyliły dni. Wydawało mi się, że jest jeszcze ten dzień, bo tam spóźniliśmy się i przyleciliśmy po 12 w nocy i pojechałem do znajomych. To mnie kosztowało $2000. To nie mało. No nie mało. Jak wyglądała w takim razie przesiadka na 747? Bo to też jest ogromna maszyna i teraz 767, przesiąść się na 747, to jest duża różnica z perspektywy pilota? To znaczy, pewna różnica jest, ale to nie jest aż tak duża, jak przesiąść się na przykład z samolotu o wieloosobowej załodze na samolot o dwuosobowej załodze. Zupełnie inna filozofia pracy, zupełnie inna. My latając w locie, ja mówię cały czas o latach 80., 90. To była zupełnie inna szkoła latania. Powiem, że to była rosyjska szkoła latania, czyli zupełnie odmienna od tej zachodniej. Pamiętam taki przypadek, jak wiadomo było już, że lot kupuje 767, mają pierwsze grupy lecieć na przeszkolenie. Boeing przysłał człowieka, szefa pilotów, żeby się zorientował, kto to jest w ogóle, bo w Stanach generalnie w tamtych czasach to się wydawało, że my furmankami jeździmy i tak dalej. Przyleciał facet i robił loty na każdym typie samolotu, załogu. Latając na Antonowie, myśmy latali w stałych załogach i tam się wykształciła taka filozofia, że najlepsza załoga to jest taka, która zrobi lot bez odzywania się do siebie, a porozumiewa się werbalnie, czyli prawda. Tak to było włączyć ogrzewanie śmigieł, tak włączyć ogrzewanie silników. Z jakiego powodu się taka filozofia wykształciła? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. W każdym razie gość przeleciał się do Krakowa i z powrotem. I szef pilotów do mnie mówi, ponieważ ja byłem w miarę gadający po angielsku, więc on mnie wypchnął do niego, mówi, idź z nim pogadaj. Bo chciał z kimś pogadać tutaj z tym. No to poszedłem, usiedliśmy na kawie i on do mnie mówi tak, wiesz, mówi, zrobiłem jeden lot z taką załogą. Ja nie wiem, czy oni są obrażeni na siebie, bo się w ogóle nie odezwali jeden do drugiego. Więc ja mu zacząłem tłumaczyć, na czym to polega. Mówię, ja nie wiem, na czym polega latanie takie komercyjne na zachodzie, ale u nas się coś takiego zrobiło. On mówi, no, to ciekawa sprawa. Więc ci ludzie, którzy pojechali, pierwsze grupy, które pojechały, no to przeżyli szok. Dlatego, że to mówię, była zupełnie inna filozofia latania. Wtedy zaczynał rodzić się CRM, to jest Crew Resource Management, czyli zarządzanie zasobami kabiny. Bo się okazało, że przy dwuosobowej załodze bardzo często, pierwsza zasada CRM-u jest people always make mistakes. Zawsze robią błędy. A poprawiony błąd nie jest już błędem. I na tym się opiera zasada CRM-u, że nie może jeden człowiek decydować. Przez to, że nie było komunikacji w załodze, nie było po prostu tego potwierdzania, była ta katastrofa na Wyspach Kanaryjskich, gdzie się dwa Boeingi zderzyły, jeden kołował po pasie jeszcze, a drugi wystartował, dlatego że po prostu nie było u Holendrów współpracy w załodze. Był kapitan bardzo, że tak powiem, dominujący. Reszta się bała odezwać. On nie dostał zgody na start. Reszta się nie odezwała. Pojechali, dziękuję. I zderzyli się. Więc chodzi o to tutaj, że komunikacja w załodze musi być. Dlatego, że jeśli człowiek jeden, załóżmy, ktoś usłyszał coś, jakąś komendę. Kapitan usłyszał level 360, a drugi usłyszał 260. To nie może być tak, że jest racja tego i tego. Trzeba to skonsultować, a najlepiej to potwierdzić. Ale to, żeby potwierdzić, to trzeba mieć wątpliwość pewną i ta wątpliwość musi być wyrażona. Dlatego ten CRM po prostu wszedł i po to, żeby unikać błędu, bo jeszcze się druga potem gałąź wykluła z tego. Żebym dobrze powiedział, bo to już trochę czasu minęło. Threat Error Management, czyli zarządzanie zagrożeniami i błędami, czyli metoda unikania błędów i zagrożeń. To jest druga nauka w ogóle oprócz tego CRM-u. I w tej chwili CRM to jest na jednych z pierwszych miejsc.
Czyli to, jak wcześniej latali Polacy, było bardzo niebezpieczne z ich perspektywy, bo się po prostu nie komunikowali ze sobą. To znaczy, to była komunikacja w jakiś tam sposób. Tylko palcami. Tylko palcami. Ale powiem panu tak, w locie nie ma przypadkowych ludzi, chyba do tej pory jeszcze. Trudno mi się wyrażać. To znaczy ludzi, którzy nie umieją latać, dlatego że była bardzo duża selekcja, czy to w wojsku, czy w aeroklubach. I ci ludzie, którzy przychodzili do lotu, to byli ludzie z wierzchołka całej tej góry. Czyli ludzie, którzy się do tego nadawali. O, może w ten sposób powiem. Teraz są inne metody selekcji i tak dalej, także myślę, że też ten standard jest trzymany bardzo dobrze. Oprócz tego wiedza ludzi wzrosła bardzo. W tej chwili wypuszczają dwie uczelnie. Rzeszów wypuszcza, Chem wypuszcza ludzi, którzy są całkiem przyzwoicie wyedukowani. Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie, gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Właśnie jak czytałem jeden z wywiadów z panem, to wspominał pan, że w Polsce lotnictwo się wysysa z mlekiem matki, czy coś w tym stylu, że w nie wszystkich krajach tak jest. Tego trochę nie zrozumiałem. Czyli, że Polacy mają dobrych pilotów, czy na czym to polega? Ja trochę przesadzałem, że się wysysa, ale coś w tym jest. Niech pan zwróci uwagę. Mistrzem świata w szybownictwie od lat już jest pan Kawa, który bije wszystkich po kolei jak leci. W lataniu precyzyjnym, rajdowo-nawigacyjnym Polska to jest top. W akrobacji szybowcowej kapitan Makula przez lata był nie do pobicia. Teraz też są dobre tradycje, więc coś w tym chyba jest. Mhm. Coś w tym jest. W takim razie w Polsce musimy mieć jakąś taką głęboką tradycję, gdzie ludzie mają jakieś takie naturalne zdolności. To chyba wynika z naturalnych zdolności. Znaczy trudno mi powiedzieć, ja bym nie przesadzał, ale generalnie rzecz biorąc jako nacja, to w lotnictwie mamy całkiem niezłe osiągnięcia. Mhm. Wracając jeszcze do tego 747 i przeniesienia się do Azji, z jakiego powodu pan zdecydował, że przenosi się pan w tamtym kierunku? Z jakiego powodu? Powodów było kilka. Głównie to chęć była czegoś nowego. Kolega mi powiedział, że Singapur bierze... Zresztą, powiem panu tak, wracając jeszcze. Wśród pilotów kiedyś to było, teraz to już nie ma, bo 747 to już jest typ schodzący. Piloci dzielą się na tych, którzy chcieliby latać na 747 i którzy latają na 747. Zresztą mam zaszczyt być jednym z dwóch Polaków latających 747. Tylko jeszcze, dwóch Polaków? Tak, kapitanów dwóch. Oprócz mnie jeszcze jest Grzesiek Tomala, który właśnie przeszedł na emeryturę. Nie wiem nic o innych, którzy by latali. Wiem, że było paru drugich pilotów, natomiast z kapitanów my byliśmy tylko dwaj. Pierwszy był właśnie Grzesiek Tomala, a ja za nim przyszedłem do Singapuru. To było coś dlatego, że każdym razem jak widziałem, że z mojej generacji piloci, jak to usłyszą, to stwierdzą, że mam rację. Nazywa się 747 Queen of Sky. Tak. To tego nie wiedziałem, tylko dwóch Polaków. Z czego to wynika? Tak ciężko się dostać? I dlaczego to jest taki wartościowy samolot? Dlaczego Queen of the Sky? Dlatego, że to jest ikona lotnictwa. To latało tyle lat, zresztą same gabaryty i tak dalej. Do startu maksymalna masa 400 była 396 ton, 800 była 447 ton. I to poza tym ten samolot pięknie lata, naprawdę pięknie lata. No to aż dziwnie to usłyszeć, bo to jest taki gigant, że strzelałbym, że przy takim rozmiarze nie będzie się tym manewrowało aż tak fajnie. Nie, tak manewruje się bardzo, jak powiedziałem, to jest piękny szybowiec. On ma opadania przy zdławionych silnikach, przy prędkości 250 węzłów, czyli to będzie 450 km na godzinę, on ma opadania około, żebym nie strzelił nie tego, bo to w stopach się liczyło, 7,5 tysiąca stop na minutę, czyli to będzie 10 tysięcy to jest 5 metrów, 1000 to jest 5 metrów, około
Nie mogę w tej chwili przeliczyć, ale w to nie, każdym razie... To nie jest dobry pomysł przeliczać podczas podcastu, czasami... ale w każdym razie to naprawdę niezły szybowiec był. Z tym opadaniem pamiętam, że to się nazywa doskonałość samolotu. Jeżeli, czym on dalej jest w stanie polecieć bez filmików, to ma większą doskonałość. Tak. Czyli świetnie lata nie opada tak szybko jak inne. Nie opada. To znaczy, generalnie te samoloty bardzo dobrze. Zresztą słyszałem, że Dreamliner to samo. To jest piękny szybowiec. One mają dużą doskonałość. A wracając do 747. No, wydaje mi się, że nie ma chyba takiego pilota, który by nie marzył, żeby na tym polatać. No teraz już może mniej, bo są inne samoloty, teraz inna tendencja w ogóle wchodzi. 4 motory już nie są potrzebne. 2 wystarczą, więc... Nad tym się zastanawiałem. 2 wystarczą, 4 nie są bezpieczniejsze, bo jednak jak jeden wysiądzie, to można lecieć na drugim, ale jak drugim się cokolwiek stanie, to mając 4, to jest zdecydowanie bezpieczniejsze. Trzeba wszystko wyważyć. To się z czym innym wiązało. To się wiązało z lataniem w przestrzeniach, gdzie nie ma lotnisk zapasowych. To jest taki termin, to się ETOPS nazywa. Nie pamiętam w tej skrócie, bo mi wiecie, w każdym razie o co chodzi. Chodzi o to, żeby ten samolot był certyfikowany do latania po trasach, gdzie nie ma lotnisk zapasowych. Bez ETOPS-u to się wiąże z szeregiem certyfikatów i załogi, i samolotu i tak dalej. Wiąże się to z tym, że samolot, który nie ma certyfikatu ETOPS-u lub załoga, nie może lecieć, nie może mieć trasy, gdzie w każdym miejscu jest lotnisko zapasowe dalej niż 60 minut lotu. Czyli latając do Ameryki na przykład, trzeba by lecieć nad Grenlandią, nad Islandią, żeby było w promieniu 60 minut było lotnisko zapasowe. To jeszcze się wiąże z tym, że to się liczy ten czas ETOPS-u do lotu przy jednym silniku w atmosferze bez wiatru. Dlatego, że jeśli awaria nastąpi silnika, to ten samolot musi dolecieć do lotniska zapasowego na jednym motorze, bo on może latać na jednym motorze, dwusilnikowy. Może wystartować na jednym motorze. Tak samo jak czterosilnikowy może latać na dwóch motorach. Na jednym nie poleci. Na jednym, no podejrzewam, że nigdy nie robiliśmy takich ćwiczeń, ale na dwóch motorach tak. I to z jednej strony oczywiście, bo to wtedy duży moment powstaje, jak dwa motory z jednej strony uszkodzą się. To musi być ciężko lecieć na dwóch. No, ale jest to do opanowania. Jest to do opanowania. I dlatego, ale to jest tak, 747 brał na godzinę, zużywał liczyło się 10 ton paliwa na godzinę. Natomiast te wszystkie dwumotorowe samoloty typu 37, 787, które pojemności już w tej chwili mają bardzo podobne do 747. 747-400 zabierał w wersji, tak jak w Azjanie było, 380 pasażerów w trzech klasach. 800-ka 440. No to w tej chwili pod 400, nawet ponad 400 bierze chyba 737X, czyli ten z rozkładanymi skrzydłami. A dwa motory, jego zużycie na godzinę to jest około 7-7,5 tony. Z rozkładanymi skrzydłami, tak jak na lotnisko bez, czy w ten sposób? Nie, końcówki ma składane, żeby się mieścił w gejcie. Jego odpowiednio duży zrobili, żeby po prostu mógł ten ciężar udźwignąć, to skrzydło, ale są składane końcówki, żeby się mieścił w gejtach. Bo to jest problem. Na przykład 380 między innymi dlaczego, myślę, poległa? Bo nie na każdym lotnisku mógł lądować. Pierwsza sprawa to musiała być odpowiednia wytrzymałość pasa dróg kołowania i dróg postojowych. Taki był ciężki? No tak. To tam ja nie wiem, ile to waży, ale pod 600 ton myślę. Jeśli się martwią o pas, to znaczy, że bardzo dużo. Pasy generalnie wytrzymywały. Tam pasy się robi z pewnym zapasem, bo to żeby to różne samoloty lądowały. Przecież Galaxy też jest ciężki, Bria jest ciężki. Był, już nie ma. Ale chodziło głównie o gejty, dlatego że tam musiały być podwójne gejty i odpowiednie odległości. Gejty, czyli te miejsca, w które podjeżdża samolot na lotnisko. Tak. Te przesuwane rękawy tak samo i tak dalej. O to chodziło. Czyli ja się nad tym zastanawiałem, jeśli chodzi o 747, do niego też muszą być jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o lotniska. On nie wląduje na każdym lotnisku takim pasażerskim, czy wląduje wszędzie? To znaczy, chodzi o wytrzymałość dróg kołowania. O szerokość? Nie, o wytrzymałość, o nacisk. I o szerokość też. Chociaż pamiętam, że lataliśmy na takie lotnisko,
Penang w Malezji, gdzie były drogi kołowania bardzo, bardzo wąskie, ale były certyfikowane do 747. Tutaj głównie chodzi o długość pasa. Na przykład w Rzeszowie, który ma pas w tej chwili drugi pod względem w Polsce, nie wiem ile jest w Powidzu, bo tam były długie pasy, Okęcie ma 3300, tam jest 3200. Ale jest odpowiednio wzmocniony pas, tak że tam 747 mogą lądować. To 747 się mieścił w parametrach takich jak te inne samoloty, także tam specjalnych lotnic nie trzeba było, jeśli lądował jakiś mniejszy trochę samolot, to i 747 lądował. Długość pasa głównie była ważna. Czyli z perspektywy pilota i tego, jak się pilotuje 747, nie ma żadnych różnic przez to, że jak ja patrzę na ten samolot i porównuję go sobie rozmiarami do innych, to myślę sobie, on jest taki gigantyczny, że muszą być jakieś różnice w tym, jak się go pilotuje. Nie, oczywiście, że są. No to nie jest pchełka. To nie jest tak, że się zawróci na ogonie i tak dalej. No tam odpowiednią bezwładność i tak dalej. Się idzie do tego przyzwyczaić. No i wysoko się siedzi. Tam się siedzi 7 metrów ponad poziom gruntu. Jak skończyłem latanie na pasażerskie i wznowiłem się na tych małych samolotach, to pierwsze moje loty to były takie, że instruktor mi 3 razy podpowiadał niżej, 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 a mi się wydawało, że ja już po ziemi jadę. Trzeba się było przyzwyczaić, nie? Wydawało mi się, że zaraz tutaj dużo niżej. Bo to się mierzy okiem i teraz na 7 metrach to się człowiek myśli, że jeszcze jest nad ziemią. Zdarzyły się panu jakieś awarie silnika? Przez tyle lat chyba powinno się coś zdarzyć, tak z czystego rachunku prawdopodobieństwa. W zasadzie nie. Co to znaczy w zasadzie nie? W zasadzie nie. No raz mi się motor wyłączył, ale to już było na zniżaniu, także to nie było żadnego problemu. Wyłączył się z... Ze względu na filtr paliwa, bo jakieś zanieczyszczenia były i po prostu najpierw zapalił filtr paliwa, bo jest coś takiego, że pali się wiadomość, że jest coś z filtrem paliwa, czyli jest zanieczyszczony. Czyli trzeba być przygotowanym, że może się ten silnik wyłączyć i wyłączył się. Ale to na 3 silnikach na tym lądować to praktycznie jak na 4, także nie było żadnego. Czyli to nie była żadna sytuacja, gdzie zaczęłby się pan przejmować, że coś się poważnego dzieje? Nie. Tętno mi nie skoczyło w każdym razie. To jest ciekawe w takim razie, że przez tyle lat nic się nie zepsuło, to samoloty muszą być perfekcyjnie przygotowane. No, oczywiście. Bo to jest tyle lotów, powinno się wręcz coś wydarzyć. No akurat... Szczęśliwie przelatałem ten tyle lat, 23 tysiące godzin mam nalatane i w zasadzie nie miałem jakichś sytuacji podbramkowych. Były jakieś stresowe, ale to nie były podbramkowe. Jakie stresowe się w takim razie wydarzały? Raz miałem coś takiego przy lądowaniu na Sajpanie. Jeszcze na 767 wtedy latałem w Azjanie, bo ja miałem 2 kontrakty w Azjanie. Pierwszy na 767, potem wróciłem do lotu i potem poszedłem do Singapuru i wróciłem do Azjany na 747. Saipan to jest lotnisko na wyspa na oceanie na Pacyfiku. To jest archipelag Marianów. Tam jest Guam, Saipan i Tinian. 3 takie wyspy, jeszcze jedna jest Mała Rota. Podchodziliśmy na 767. Leciał drugi pilot i w pewnym momencie jesteśmy już, no nie było to wysoko, zaczyna mi wyświetlać się cała gama awarii, bo tam jest taki centralny ekran, to się ICAS nazywa, gdzie wszystkie usterki wyskakują. I to od razu mi wyskoczyło taki, cała litania. Patrzę, centralny układ hydrauliczny, lewy układ hydrauliczny, prawy układ hydrauliczny. Czyli to świadczy o tym, że podwozie nie wyjdzie? Znaczy nic nie ma. Jeśli nie ma, ten samolot bez hydrauliki nie lata. To wszystko hydraulika musi być. Ale tak, pierwsza myśl, odpiłem autopilota, bo to drugi leciał, a drugi mówi captain, you control. To było dobrze, tylko co tu kontrolować? No wtedy to mi tętno trochę skoczyło. Tam jest taki duży klif na tym Saipanie i tak leciałem, mówię, cholera, się tutaj wrąbię czy nie? Ale tak, ruszyłem sterami, wszystko działa. Więc mówię, to chyba nie jest prawda. A poza tym 3 systemy naraz nie... Taka druga refleksja, 3 systemy naraz się nie psują. I za chwilę wszystko zaczęło znikać. Wylądowaliśmy normalnie i jak skołowałem z pasa, to mi lekko nogi drgały. I zacząłem się cały czas zastanawiać, o co tu chodzi. Dlaczego to się zrobiło? Po pewnym czasie, bo na ten Saipan latałem dosyć często, zauważyłem, że na Tinianie, który zresztą kolega mi to potem potwierdził, który się zajmował tymi rzeczami,
była dużo, bardzo duża rozgłośnia głosu Ameryki. Znaczy były nadajniki. Mhm. Podejrzewam, że po prostu przyszedł sygnał i zakłócił pracę komputera. I to mi wszystko wyskoczyło. Dlatego też nie bez kozery są te zakazy używania telefonów komórkowych w samolocie i tak dalej. Bo nie wiadomo, co się stanie. Wiem, że był przypadek, że Lufthansa lądowała, bo zapalił im sygnał pożaru i się okazało, że to jakiś telefon albo jakieś inne urządzenie niewyłączone było w luku bagażowym. Po prostu spowodowało to, że interferenc. To był taki drugi mój przypadek. W tamtym przypadku zdążył pan zakomunikować to do lotniska, że coś się takiego dzieje? Nie zdążyłem, bo to już było bardzo, bardzo blisko. Ja się zastanawiałem, czy to się da opanować, czy się nie da opanować. Także jak mi to wszystko znikło, to już czas był lądować, bo to było bardzo nisko. Przed klifem to musiało być mega stresujące. No było trochę, mówię, że to tętną i skoczyło. A jak wygląda latanie, jeśli chodzi o pogodę na takich samolotach? Czy są ograniczenia? Pewnie w jakiejś bardzo złej pogodzie w ogóle nie można startować? Tak, są ograniczenia do startu. To widzialność 125 metrów, a do lądowania 75 metrów. Widzialność, bez podstawy chmur. A co jeśli trzeba lądować i nie ma takiej widzialności i nie ma już paliwa? Nie może być taka sytuacja, że nie ma widzialności i nie ma paliwa. Jak się leci na lotnisko, trzeba mieć jedno lub dwa lotniska zapasowe. Na to się bierze paliwo i pogoda na tych lotniskach zapasowych, one spełniają pewne kryteria, które są wyższe od lotniska, muszą być wyższe, znaczy pogoda musi być lepsza o jeden stopień od ich minimalnych warunków, tak bym w skrócie powiedział. Mhm. Także to nie ma tak, że ja przylatuję i nie mam paliwa, nie mam gdzie lądować. To znaczy, że coś zostało źle zaplanowane i tak dalej, do czego nie przypominam sobie, żeby takie przypadki miały miejsce. To jest niesamowite w takim razie, jak dokładnie to jest wszystko zaplanowane. To jest aż dla mnie, biorąc pod uwagę to, ile ma pan nalatanych godzin, to jest niesamowite, że się praktycznie nic nie działo takiego bardziej poważnego. Ja dam panu taki przykład tylko, bo mówię, latałem przez cały czas, w zasadzie przez cały czas, oprócz tego kawałka w locie w latach 80., bo potem lot też przeszedł na standardy zachodnie, latałem według standardów zachodnich. Plus do tego ta szkoła, którą dostałem i w wojsku, i w locie, bardzo mi zaowocowała później, dlatego że myślenie ma przyszłość, w lotnictwie też. Nie można się zdawać tylko sucho na procedury i tak dalej, dlatego że przychodzi taka sytuacja, że trzeba pomyśleć i trzeba umieć wymyśleć. Nie wszyscy to potrafią. Na przykład Koreańczycy byli perfekcyjni w sytuacjach standardowych. Nawet jeśli to była sytuacja awaryjna, jeśli była standardowa, oni byli doskonali. Ale wystarczyło tylko coś, jeśli było tylko coś nie tak w tej sytuacji, co było już opisane, ciężko było. Dlatego ja mówiłem, lepiej niech oni nie myślą, bo nie wiadomo, co wymyślą. Tak byli doskonali. Ale generalnie to wszystko odbywa się w sytuacjach standardowych. Piloci są ćwiczeni, sprawdzani. Chyba nikt nie jest tak sprawdzany jak piloci. Dlatego, że raz w roku trzeba przejść kontrolę na symulatorze. A symulator to jest takie, prawda, myśmy mówili bloody toy. Dlatego, że nie przypominam sobie, żebym wyszedł z symulatora z suchymi plecami. Z jakiego powodu? Z powodu, że człowiek jest, jak pan dostaje 2 godziny latania i cały czas są awarie, okay. to się trzeba sprężyć, bo tutaj po prostu jak pan zawali, to pan nie przechodzi. A niektóre linie dają możliwość poprawki, niektóre nie. Czyli to aż tak stresuje człowieka i na tyle mocno testują pilota, że człowiek wychodzi z zielonymi plecami, bo się stresuje, bo po prostu obleje. I tak powinno być, dlatego że niektóre rzeczy człowiek powinien wykonywać, powinien pilot być tak wytrenowany, że niektóre rzeczy powinien wykonywać automatycznie. Jak przejść się na drugi krąg, ja do tej pory pamiętam czynności. Nie muszę się zastanawiać, a dopiero potem myślimy, co się dzieje. Ale pierwsze rzeczy trzeba zrobić automatycznie. Zresztą. Mhm. Przy lataniu tym komunikacyjnym, nie wiem jak na innych samolotach, na 747 w przypadku awarii było 5 tak zwanych memory items, czyli to, co człowiek musiał z głowy robić.
To był między innymi pożar, pożar silnika, przerwany start, ewakuacja, dehermetyzacja. Nie pamiętam już dokładnie wtedy. Ale już zwykłe wyłączenie silnika podlegało checkliście. Czyli na tych nowszych samolotach wyświetlała się checklista na ekranie. Trzeba było tylko po punktach iść. Albo się wyciągało książeczkę i po kolei się punkty robiło. Dlatego też lotnictwo jest tak bezpiecznym środkiem transportu. Ale mówię, to w liniach takich normalnych, jak ja to mówię, czyli gdzie pilotom płacą dobrze i wymagają dużo. Niech pan sobie wyobrazi sytuację, nie wiem, czy pan pamięta taką historię linii Helios, oni się teraz Aegean nazywają, gdzie samolot poszedł do góry, niezahermetyzowany, a załoga siedziała i w ogóle nie rozpoznała sprawy i wszyscy potem stracili przytomność, bo to zabrakło tlenu. To znaczy był rozhermetyzowany samolot. Jeden steward, który miał tlen przenośny, przyszedł do kabiny, ale nie potrafił nic z tym zrobić, bo samolot sam wyląduje, tylko trzeba go umieć obsłużyć. Mhm. No to dla mnie to jest rzecz nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia. Ale Aegean, czy tam Helios płacił kiepsko, to i brał kiepskich lotników, znaczy kiepskich. Nie kiepskich, tylko nie na tyle dobrych, którzy by się mogli dostać do linii, które dobrze płacą i które dużo wymagają. Bo im lepsza linia, to tym więcej wymaga. I lepiej płaci. I lepiej płaci, zgadza się. Przynajmniej miejmy taką nadzieję, że tak jest. Bo tak jest. Tak jest. A jeszcze chcę wrócić do tej pogody. Czy pogoda w takim razie może mocno utrudnić latanie, czy to nie masz takiego wpływu? No bo ja się nad tym zastanawiam, jakie są jakieś wichury, mocny deszcz, pioruny, to mocno wpływa na to, jak się leci? To znaczy, wpływa to. Każdy samolot ma ograniczenie do lądowania z bocznym wiatrem. Na 747 to było 30 węzłów, czyli około 50 paru kilometrów na godzinę w stosunku 90 stopni do pasa. Powyżej nie można było lądować. Później to są te filmiki, jak ktoś ląduje w ten sposób. Tak, dokładnie. Mhm. Z tym, że myśmy ćwiczyli na symulatorze lądowanie z bocznym wiatrem na 747, da się wylądować jeszcze przy 40 węzłach. Przy 50, przepraszam. 50 węzłów jeszcze jest się w stanie posadzić. Przy 60 węzłach już nie da rady. Dlatego, że tam jest taka metoda lądowania, że się podchodzi tak zwanym krabem, czyli trawersem. Mhm. Czyli bokiem po prostu. Bokiem. I w momencie wyrównywania, chociaż ten samolot może usiąść trawersem, ale tego się nie robi, bo może można podwozie uszkodzić. Można uszkodzić, chociaż niekoniecznie. To jest przystosowane. Że w ostatnim momencie przed lądowaniem trzeba wycofać ten krab, ale jednocześnie dać przechył na skrzydło na tyle, bo inaczej nas zdmuchnie z pasa. I w momencie tych więcej niż te 50 węzłów, przy 60 czasem się udawało, ale bywało tak, że wyrzucało z pasa. Więc producent wyznaczył granicę 30 węzłów i tyle. Nie wiem, jak inne samoloty mają. 767 też 30 miał. Mówi pan, że podwozie jest... To jest boczny wiatr. Burza. Burzę należy omijać. Nie wolno w burzę wchodzić. Chociaż samo uderzenie pioruna nie powinno spowodować jakichś zniszczeń, ale może spowodować uszkodzenia. Może spowodować uszkodzenia elektroniki lub coś takiego. Grad może samolot mocno poturbować. Dlatego przepis jest taki, że nie wolno wchodzić w chmury burzowe. Od tego są radary, trzeba to omijać z daleka, 20 mil, w zależności od firmy. No i jeszcze ptaki do tego dochodzą. Ptaki to już nie jest zależne od nas, także no niestety. Są jakiekolwiek procedury, czy one po prostu na czasami ptaki? Się... Mhm. No to już od lotniska, do lotniska należy, żeby te ptaki straszyć. I są albo sokolnice, albo odpowiednie tam dźwięki. Tak, sokolnice są. Na Okęciu też jest sokolnik. Który normalnie chodzi i tak, odstrasza ptaki? Odstrasza ptaki, bo wypuszcza tego sokoła od czasu do czasu i one się boją. Albo się imituje dźwięki i tak dalej. Oczywiście wypuszcza wtedy, kiedy samoloty nie latają. Ale są sokolnicy, na Okęciu jestem przekonany, że jest. Wow, nigdy bym na to nie wpadł, no, że zatrudniają tam sokolników. To znaczy nie biorę na 100% odpowiedzialności, ale wiem, że takie metody są. Wspomniał pan o tym, że te podwozie jest przygotowane do wychodzenia z trawersu, ale powiedział pan, że mógłby samolot teoretycznie tak wylądować. Jak to jest możliwe, że to podwozie jest w stanie to wytrzymać, skoro to podwozie jest i prosto? No jest takie, ale wie pan, siada pan na opony, opona ma pewną elastyczność, prawda? Mhm. Więc jest przystosowane do lądowania trawersu.
Nie aż tak dużym może, ale chociaż trochę, także tam można lądować. Ja zawsze jak te filmiki oglądam, to się zastanawiam, stanie się coś z tym podwoziem, czy się nie stanie. Z przednim wiem, bo ono się skręca, ale te z tyłu, one się nie skręcają. Zresztą w momencie przyziemienia, jeśli samolot z trawersem siada, to jego prostuje natychmiast. Zresztą zauważył pan, prawda? Na 747 to jeszcze było taki, bo ten samolot, on był nieprzyjemny do lądowania z bocznym wiatrem, o tyle, że go trzeba było bardzo pilnować, bo on ma długie skrzydło, duża powierzchnia i w momencie, jak się już wyrównało do tego kierunku pasa, to skrzydło nawietrzne lubiło podnieść. Trzeba było to kontrolować i pilnować, żeby tam się nic nie stało. To dwie rzeczy. Trzecia rzecz, pogoda, to tak jak panu powiedziałem, ograniczenia. Lotnisko przeważnie ma, przynajmniej tak jak ja latałem, 125 metrów widzialności do startu i 75 metrów widzialności do lądowania. 75 metrów, powtarzam, to jest kategoria 3B. Czyli... To jest dużo z perspektywy pilota, 75 metrów? No to sobie pan wyobrazi, że jedzie pan samochodem i 75 metrów widać, a jedzie pan z prędkością 200... To nie jest, to nie jest dużo. Ale to ląduje automat oczywiście, tylko trzeba tego pilnować. Załoga musi być wyszkolona, lotnisko przygotowane, procedury wdrożone. Rozumiem, że w tych azjatyckich liniach lotniczych się panu podobało, skoro pan został na tyle lat. Czy mi się podobało? Człowiek się wszędzie może przyzwyczaić. Tam doskonała organizacja jest. Tam po prostu organizacja jest perfekcyjna. I to mi się podobało. Mhm. A poza tym, no umówmy się, człowiek pracuje nie tylko dla przyjemności. Pracuje też dla tej mniej przyziemnej części, czyli wynagrodzenia. W Singapurze na pewno dobrze płacą. Dobrze. Dużo większe, duża różnica była w zarobkach? Chce pan o tym mówić? Wtedy to było co najmniej 2 albo 3 razy. 2 razy na pewno. Teraz się to trochę wyrównuje? Nie znam płac w locie w tej chwili. Trudno mi powiedzieć. No ale na przykład są linie, na przykład Chińczycy bardzo dobrze płacą. Chińczycy bardzo dobrze płacą. No bo czymś ludzi muszą przyciągnąć, prawda? Dobrych pilotów. Chce pan powiedzieć, jakiego rzędu to są zarobki? Ja jestem ciekawy. Nie musi pan mówić, ile pan zarabiał, ale jakiego rzędu gdzieś tam były, jak pan kończył karierę? W Chinach zarobki były w granicach 300 tysięcy dolarów rocznie. Z tego, co wiem. Mhm. Nie wszystkie linie i nie w każdym systemie, bo tam można było sobie wybrać, że tam w domu ileś tam czasu człowiek spędzał, załóżmy 2 tygodnie, 6 tygodni pracował. Ja miałem w Azjanie bardzo dobry układ, bo miałem bazę we Frankfurcie. Czyli przylatywałem do domu, bo się wymienialiśmy. Samolot przylatywał ze mną, odlatywał już z innym pilotem, bo nas było 6 w tej bazie. Ja przyjeżdżałem na 14 dni do domu, 12-14 dni do domu. I po 14 dniach leciałem do Frankfurtu i z kolei ja wsiadałem. Ja tam już, wiesz, do Seulu i dalej po świecie, bo na te pieniądze trzeba było zapracować. Ja latałem po 100 godzin miesięcznie. To jest dosyć dużo. 300 tysięcy dolarów rocznie to jest dobry pieniądz naprawdę. Niezły, powiedziałbym. Niezły pieniądz i fajna praca, no bo to też nie jest taka praca, że się siedzi przy biurku, tylko startuje się i leci się, obserwuje się. Na tym się też zastanawiałem. Przez tyle lat latanie w jakikolwiek sposób brzydnie? Czy robi się to takie zwyczajne? Czy za każdym razem to jest niesamowite? To znaczy... Dlaczego ludzie latają tyle, ile tylko mogą? Jak długo? Dlatego, że to po prostu jest praca, która przede wszystkim człowiek, który tego nie lubi, nie powinien wsiadać do samolotu. Tak samo jak ten, który nie potrafi. Ale jak nie potrafi, to jemu nie pozwolą wsiąść do samolotu. Mój kolega ten ze Stanów, o którym wspominałem, że miał 7 lat, jak wyjechał, on pracował w Singapore Airlines, wrócił do Stanów i lata do tej pory, mimo że ma w tej chwili, on jest o rok ode mnie młodszy, czyli ma 70 lat. Mhm. Ale jeśli pan lata w linii, czy w ogóle w firmie, która nie podlega tak zwanemu AOC, czyli Airline Operation Certificate, nie wozi się ludzi za pieniądze, można pracować praktycznie dokąd tylko pan będzie miał badania. I on się przeszkolił na małego Falcona, takiego business jeta. I lata do tej pory. Ja mówię, chce ci się? On mówi, może mi się nie chce, ale mi się to podoba. No ale jak właśnie na pana kanale na YouTubie sobie oglądałem te filmiki, są nagrania z kabiny i tak się zastanawiałem, czyli widoki zawsze są tak samo niesamowite i one są zawsze inne. Nie ma zawsze. Ich.
Zawsze inne są. Więc tam jest zawsze coś ciekawego. Mnie to zawsze fascynowało. I uspokaja pewnie. Uspokaja. Przy takim nakładzie pracy ma pan pewnie jakieś niesamowite sposoby na jetlaga. Na to nie ma sposobu. I każdy inaczej to przechodzi. Ja po prostu doszedłem do takiego, oczywiście to się nie dzieje, to nie jest neutralne dla organizmu, to nie jest bez szkody. Ja doszedłem do takiego etapu, że jak się robiło ciemno, to kładłem się spać i spałem. Niektórzy próbowali chodzić w jednym czasie, niektórzy tak. Ja po prostu, robiło się ciemno, doszedłem spać. Ile pospałem, trudno mi powiedzieć, ale no jakoś to się dało. Zaadaptował się organizm do tego, czy nigdy się do tego? Znaczy organizm się nigdy do tego nie zaadaptuje. To jest gwałt na organizmie, ale w jakiś sposób można go przyzwyczaić. W jakiś sposób. Nie mówię, że do końca, ale generalnie rzecz biorąc można. Jak słucham sobie podcastów z ludźmi, którzy się zajmują takimi bardziej rzeczami fizjologicznymi, to mówią, że na trening bardzo dobrze jest pójść od razu po wylądowaniu, że to w jakiś sposób resetuje organizm i dostosowuje się do tego nowej strefy czasowej. Tak słyszałem, nigdy tego nie robiłem, więc nie wiem, czy to działa. Różne są metody, tak jak już powiedziałem, ale generalnie rzecz biorąc, no nie może pan się przenieść raptem o 8 godzin w czasie, prawda? Nie można. Mhm. Prędzej czy później to ten organizm zareaguje, no bo albo byłby człowiek cały czas śpiący, albo by był cały czas pobudzony. Melatonina pomaga, ale to nie w przypadku pilotów, dlatego że tą melatoninę to trzeba by było no, brać na okrągło. Dobrze jest, załóżmy, lecę na wakacje, czy gdzieś tam, nie wiem, do Stanów, do Australii i chcę być od razu na pełnym biegu. No to biorę melatoninę i to pomaga mi zasnąć, bo to po prostu oszukuje organizm. No ale to nie można tak cały czas, bo jednak ten rytm biologiczny to jest rytm biologiczny, prawda? Więc to jest, przy lataniu długodystansowym to też i nie wszyscy to znosili. Znam ludzi, którzy popróbowali na long distance i się przenieśli z powrotem na krótkie. Mhm. Tego się nie spodziewałem, że to może być aż tak obciążające dla organizmu. Jest obciążające, to jest obciążające. A zauważa pan jakieś takie długoterminowe obciążenie na swoim organizmie? Czy myśli pan, że znosił to pan na tyle dobrze, że nie do końca? Wie pan, to się jeszcze okaże. A bierze się jakieś rzeczy na koncentrację? No bo teraz pilot nie może latać nieskoncentrowany. To tam koncentracja musi być przynajmniej przy starcie i przy lądowaniu na najwyższym poziomie. Bierze się coś, jeśli pilot jest niewyspany? Nie znam takich przypadków. Ja nie znam. Ja nic takiego nie robiłem. Po prostu trzeba się sprężyć i się skoncentrować. Zmobilizować. I ta mobilizacja wystarcza na tyle, żeby się skoncentrować, żeby nie popełnić. Poza tym pilot musi być wyspany. To jest jego sprawa. Mhm. To dbanie o własne zdrowie i odpowiednią kondycję psychofizyczną należy do obowiązków pilota. No tak. Ale zastanawiałem się nad tym, no bo teraz jeśli jest tyle jet laga, to znaczy, że ten pilot czasami na pewno będzie zmęczony. Dlatego są ograniczenia, jeśli chodzi o czas odpoczynku, bo to w tej chwili, kiedyś w locie, jeszcze jak latałem, fakt, że to było też spowodowane tym, że diety brało się w walutach typu dolar i tak dalej, co były kosmiczne przeliczniki, bo jak się zarabiało na rzeczywisty dolar, $20 miesięcznie, więc jak się wzięło diety $5 czy 6, no to było ho-ho. Dlatego tam między innymi, może to i szkoła była jakaś taka, że tam należy wypocząć i tak dalej, że my, jak zaczynałem latać w locie na długim dystansie, to w Nowym Jorku pobyt był 2 dni, a w Chicago 3 dni. Potem zmieniono to, że było z dnia na dzień, czyli zalatywało się wieczorem jednego dnia i drugiego dnia wieczorem się odlatywało. Ja uważam, że to jest słuszniejsze, dlatego że po locie człowiek zmęczony poszedł spać, wyspał się na tyle, ile się wyspał i wracał. I na dobrą sprawę nie musiał zmieniać strefy czasowej, co uważam jest całkiem... Zresztą wszystkie linie chyba tak robią teraz, bo nie ma teraz tak, żeby firma latała raz w tygodniu. Jak otwiera nową linię, to jest przeważnie 3 razy w tygodniu, a potem przechodzą albo na 4, na 5, na 6. Sprawdzałem sobie wczoraj też, w jakich latach latał Concorde. I tak mówi pan o tym 747, że to był taki święty graal dla wszystkich pilotów. Na Concordzie ludzie wtedy nie chcieli latać? Tych Concordów było parę, a 747 było trochę więcej. Także, a poza tym, kto używał Concordy? British Airways, Air France? Mhm. Chyba 2 firmy tylko, bo nie, chyba nikt wie. Singapur miał. Wiem, że przez jakiś moment mieli tego Concorda. A więcej żadna firma nie była, więc to był...
Czyli to nie było coś takiego, że ktoś się czaił na to i zastanawiał się, gdzie się przenieść po to tylko, żeby polatać na Concordzie? To przenieść się do British Airways, będąc w Polsce, zbytnio się przenieść nie można. Też są do tej pory. Oni mają tam do Lufthansa, jeśli się pan chce dostać, to trzeba po niemiecku mówić na przykład. Taki wymóg jest. No ale w British Airways można mówić po angielsku. Można mówić po angielsku, ale ja nie znam, to znaczy... Może i tam brali z zewnątrz, ale oni mają na tyle dużo swoich pilotów, że nie muszą gdzieś tam. To raczej Anglicy idą w świat pracować. To jest ciekawe. Wydaje mi się, że znam ludzi, którzy latają w Lufthansie, ale nie jestem pewien, czy znam. Nigdy bym się nie spodziewał, że to jest skomplikowane dostać się do British Airways albo do jakichś... To są firmy narodowe, które mają zaplecze wystarczająco duże, bo załóżmy i Niemcy, i Anglia, tam tych pilotów jest, to lotnictwo General Aviation jest bardzo rozwinięte, a w większości ludzie z General Aviation idą do linii. I mówię, nie będę się wypowiadał w 100%, bo nie znam sprawy, więc tutaj nie będę robił za jakiegoś eksperta, ale z moich czasów wiem, że do Lufthansa może to się ktoś tam dostawał, ale to na pewno nie byli ludzie ze wschodniej Europy, bo my na rynku lotniczym istniejemy no bardzo krótko. Jak tam czytam takie wypowiedzi typu, że firmy się biją o polskich lotników, to mnie od razu śmiech pusty ogarnia. Polski lotnik w ogóle nie istniał na rynku międzynarodowym. Przecierali szlaki koledzy, którzy poszli pierwsi do Azjany, bo to w locie były te lata 90. To idąc do takiej firmy, to trzeba było udowadniać, że się nie jest wielbłądem. Oni trzy razy więcej wymagali niż od swoich, bo brali jakiegoś człowieka ze świata nieznanego i tak dalej. Chociaż jakaś opinia idzie za ludźmi. Powierza mu się sprzęt za ileś tam milionów dolarów, plus do tego reputację firmy i życie ludzi, więc selekcja była bardzo duża. Na przykład do Azjany dużo ludzi pojechało. To wtedy to głównie chodziło o zarobki. Dużo lepiej płacili, można było dostać urlop bezpłatny w locie. Szedł człowiek na rok czasu, to parę groszy zarobił i przy okazji polatał. Ja polatałem tam, jak 3 lata w Azjanie, polatałem na pierwszym kontrakcie na 767. Ja w roku robiłem lądowań tyle, co w locie robiłem w 10 lat, dlatego że tam latał 767 na krótkich dystansach. Myśmy robili 20-minutowe odcinki na przykład po kraju. Tam lotnictwo jest bardzo rozwinięte w Korei Południowej. W związku z czym... Przede mną było dużo ludzi tam i bardzo dużo odpadło. Nie przeszło testów. Tak kto w takim razie mówi, że inne firmy się biją o polskich pilotów? Ja nie wiem, kto mówi. Na pewno nie mówi człowiek, który miał z tym cokolwiek wspólnego. Czyli to jest jakaś taka propaganda medialna? Propaganda. Co się wozi najczęściej w takich samolotach? Bo widziałem to cargo, ogromna waga tego cargo. Są jakieś rzeczy, które się wozi? Czy najczęściej są jakieś rzeczy, które dziwne się przewozi? Czy tak po prostu to jest zapakowane i nawet pan nie wie, co oni tam ładują? To znaczy ja wiem tylko, co mi ładują, jeśli to są tak zwane ładunki niebezpieczne. Jest tam 9 grup tego. Od materiałów wybuchowych poprzez radiacyjne, magnetyzujące, chemikalia, baterie. Niestety te... Lionicat, te ostatnie. Dwa samoloty przez to spadły, bo to taka bateria, jak się zapali, jej nie można ugasić. A dlaczego się zapaliły do tej pory, nikt nie wie. Bo spadł 747 UPS-u albo FedEx-u w Dubaju, bo się zapaliły baterie i Azjana spadła. Bo to jest nie do ugaszenia. Ono się, dopiero się przestanie palić, jak się wypali. A to trochę trwa, jeśli tych baterii jest trochę dużo. Ale wozi się, zostały przedsięwzięte duże środki ostrożności i wiem, że się wozi te baterie z powrotem. Ale wozi się i żywe zwierzęta. Woził pan żywe zwierzęta? Oczywiście. Konie na przykład wyścigowe. Czemu je wozi samolotem 747? No jak była gonitwa jakaś w Dubaju, a konie były z Anglii, no to wieźliśmy z Anglii do Dubaju. Jak się je w takim razie ładuje do tego się? On specjalne boksy są takie, klatki i do tego jest odpowiedni ludzie, którzy się nimi opiekują, no bo jak się z Londynu leci, bo ja z Londynu wiozłem do Dubaju, to jest lot około 7 godzin, nawet więcej, więc im trzeba dać pić, trzeba dać jeść i tak dalej. Ale ludzie muszą mieć siana, żeby załadować swoje konie do 747 i zawieźć się do Dubaju. Kiedyś miałem taką historię, latając w Singapurze, leciałem z Melbourne do
do Singapuru. No i też zwierzęta miałem. Też konie? To nie były konie, okazało się. To nie piszą, co tam. Zwierzęta? Dziękuję, są zwierzęta. Umówiłem się z kolegami na jakieś tam spotkanie. No i zadzwoniłem z Melbourne, mówię, że będę o tej, to tam zadzwonię do was i zaraz wpadnę. Ląduję w tym Singapurze, chciałem od razu się zwijać, a tu mnie wszyscy trzymają, bo się okazuje, że jakaś telewizja przyjechała, bo się okazało, że jakieś kozy przywieźliśmy rzadkiego gatunku do zoo w Singapurze i tutaj załogą chcieli wywiad przeprowadzić, to mnie tam przytrzymali pół godziny. To wtedy się dowiedziałem, że to jakieś są baranki rzadkiego gatunku, które tutaj przywiozłem. Także różne rzeczy są. Żadnych wojskowych rzeczy się pewnie nie wozi, bo to wojsko wozi. Wozi się? Oczywiście, łącznie z amunicją. Kiedyś 70 ton wiozłem do Afganistanu na boi. Proszę bardzo. Nawet mam zdjęcie gdzieś do tej pory. Podeślę mi pan, może pan mi podesłać? Jak znajdę w telefonie, to bo sfotografowałem. Do czołgów pan nie woził? Nie, czołgów nie, ale samochody się wozi. No staw, jak to jest takie cargo, to tam można załadować większe rzeczy. Ja się zastanawiałem, czy jakiś łopat do tych wiatrowni, ale wie pan, o czym mówię? Wiem. Ale to chyba już za duże, żeby załadować taką. To w zależności, jaka długość jest. Tam długość ładowni jest około, żebym nie skłamał, 50 parę metrów. Więc kto wie. Tym bardziej, że 747 ma podnoszony nos, otwierany. Także można od przodu załadować, co tylko się zmieści. Prawdopodobnie by weszła. Jeśli jest mniejsze, ma rozmiary, to weszłaby. Bo ciężarowo to jest okej, dlatego że 800 ma udźwig 135 ton, a 400 120. Myślę sobie jeszcze o tych 300 tysiącach dolarów. Był u mnie pilot, dwa odrestaurowane Limy drugie są, z tego co pamiętam, w Polsce. I to są właśnie piloci liniostów. Ja się tak zastanawiałem, skąd oni mają pieniądze, żeby latać prywatnie odrzutowcami. Przecież to pali tyle benzyny i koszt utrzymania. Nafty. Koszt utrzymania, koszt odrestaurowania jest gigantyczny, ale teraz jeśli mówimy o takich pieniądzach, to myślę, że jakoś... Ale ja mówię, to są, że tak powiem, top. To nie jest reguła, to nie jest średnia. No to w takim razie nic dziwnego, że pan się wybrał do Azji. To znaczy, to akurat pieniądze nie były decydującym czynnikiem, zwłaszcza jeśli szedłem o Singapur. Czyli to chęć przygody takiej? I chęć przygody i pewne uwarunkowania, o których nie chciałbym mówić. Tak, pomijmy to milczeniem. A przygoda się chociaż udała? Jest rzeczywiście tam tak ciekawie się żyje? W Singapurze? Można mieć, to znaczy tak, ja jestem zwolennikiem 4,5 roku. Do Singapuru fajnie jest się wybrać na wakacje, posiedzieć tydzień, 2 tygodnie, ale mieszkać tam, mi się tam osobiście, pomijam samo miasto, bo jest super, ale mi pogoda nie podchodziła. To tak. Jest cały czas 32-33 stopnie i wilgotność między 80 a 95%. Także jak ja człowiek zajechał, bo to był środek zimy, to ja musiałem 4 razy dziennie koszulę zmieniać, dlatego że organizm nieprzyzwyczajony do czegoś takiego. Ale generalnie Singapur jest bardzo ładny. Ładne, bezpieczne miasto. Gdzie się panu w takim razie najlepiej mieszkało? W domu. Znaczy, Korea jest bardzo bezpieczna. Co to znaczy bezpieczne? To znaczy, bezpieczne miejsce na zasadzie takiej, że jest przestępczość, jeśli chodzi o złodziejstwo, jakieś rozboje, praktycznie to tam nie istnieje. Tam nie ma czegoś takiego. Ale w Polsce, jak się gdzieś nie natnie człowiek, to też za bardzo nie istnieje. Tutaj naprawdę się trochę można natknąć. Nie, zgadza się. Polska jest bezpiecznym krajem, tylko że weźmy na przykład czy Bangkok, czy nawet Saigon. To są miejsca, gdzie lepiej się nie zapuszczać, bo nie wiadomo, bo można po głowie dostać. W Korei czegoś tego nie było. Ja to byłem zszokowany, jak o 11 w nocy widziałem dzieci bez rodziców wracające skądś tam, nie wiem, z treningów, ze szkoły. W Korei szkoła jest bardzo stresująca. Mhm. Jest bardzo wymagająca i długo zajęcia trwają. Ale tam, jak kiedyś zostawiłem saszetkę na lotnisku, i po 2 dniach przyleciałem, to ta saszetka była tylko o 30 centymetrów przesunięta, żeby nie przeszkadzała. Po dwóch dniach. To jest niesamowite. No, niesamowite. To w Polsce byłaby przesunięta dużo więcej. To też tak myślę. A w Stanach, jak pan ocenia Stany, jeśli chodzi o bezpieczeństwo?
ze Stanami to nie mam żadnego doświadczenia, bo ja to tam bywałem tylko. Generalnie. Ale to jak się bywa, to też gdzieś tam się pójdzie w jedną i drugą stronę. To znaczy w jedną i w drugą stronę. Ja chodziłem w takie strony, gdzie nie trzeba się było obawiać. Chociaż raz kolega nas zawiózł w nocy na Harlem, ale to było w samochodzie i potem stwierdził, że to nie był najlepszy pomysł. Zastanawiam się, jeśli ktoś chce zostać pilotem, ma pan jakieś rady, co taka osoba powinna robić na ten moment, gdzie iść, co najlepiej zrobić, jakieś rady dla takich osób, które chciałyby zostać docelowo pilotami liniowców? Pierwszą rzecz, angielski. Dlatego, że angielski to jest tak samo ważny czynnik w pracy pilota, jak i umiejętności i inna wiedza. Dlatego, że zły angielski dyskwalifikuje od razu. Druga rzecz, to trzeba spróbować, jeśli jest taka możliwość, czy mi się to podoba, czy jestem w stanie to robić. Kiedyś napisał do mnie taki młody człowiek, którego pozdrawiam, Kubę Wiadrowskiego, jak to będzie słuchał, który jest w tej chwili studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, bo chyba tak to się nazywa, kierunek jeszcze nie pilotażu, Wydziału Lotniczego, który jako młody chłopak, nie wiem ile on miał lat, ale był przed średnią szkołą, napisał do mnie na Facebooku, jak można zrobić licencję liniową. To ja mu odpisałem, dobrze, a jaką ty masz licencję? No nie mam żadnej. Ja mówię, chłopie, to ty się najpierw zapytaj, jak można zrobić zwykłą licencję, a ATPL to jest takie już top. I on ze mną zaczął korespondować. Ja mu poradziłem, mówię, słuchaj, najpierw weź, ty zobacz, bo on mówi, że chciałby być pilotem samolotów pasażerskich. Ja mówię, najpierw sprawdź, czy tobie się to podoba, w ogóle latanie jako latanie. I czy potrafisz to robić i chcesz to robić. I taka droga to jest przez szybowce. Zapisz się na szybowce, zobaczysz, polataj trochę, czy ci to w ogóle pasuje. On miał taką akurat okazję, że poszedł do szkoły, zresztą ja ją kończyłem, średnią szkołę tam w Lublinie, technikum elektroniczne, to wtedy było, teraz to jest chyba zespół szkół elektronicznych, gdzie była klasa szybowcowa, profil szybowcowy. I on tam się dostał, polatał, zrobił licencję szybowcową, zrobił licencję samolotową, dostał się do hełma, no i w tej chwili robi wszystko, żeby zakwalifikować się na pilotaż. Więc dla młodych ludzi, którzy chcieliby to zrobić, przede wszystkim to się sprawdzić. Oprócz tego, że angielskiego warto się uczyć, bo to jest w tej chwili znajomość angielskiego, to nawet nie powinno się pytać, czy ktoś angielski zna, czy nie, bo to już jest tak język popularny i potrzebny w świecie, że no ja sobie nie wyobrażam, żeby inaczej było. A druga rzecz, to się mówię, raz, że można się sprawdzić na szybowcach, a poza tym można dostać to esencję umiejętności, która się przyda na każdym etapie latania później. A to nie jest tak, że to jest ogromna różnica pomiędzy tym, jak się lata szybowcem, a takim liniowcem, i ta osoba może pomyśleć, no dobra, po co mam latać tym szybowcem, skoro to jest zupełnie co innego. A to mówię jeszcze raz. To jest przede wszystkim, że na szybowcach wykształca się tak zwane situation awareness, czyli świadomość sytuacji. Dlatego tak zgodził się pan ze mną, że nie ma drugiego podejścia do lądowania na szybowcu. To nawet jak nawet jest to podświadome, to się wykształca. Samo w ogóle technika pilotowania, czucie powietrza, powiedziałbym, bo przecież te duże samoloty to też są, tak jak mówiłem, to są szybowce. Oczywiście jest dużo innych informacji, jest inny styl latania i tak dalej, ale to mimo wszystko dalej jest to latanie. Dalej te Bernoulli pod skrzydłem siedzi i ten samolot podnosi. Ja to tak się śmieję. Wie pan, co to jest? Nie? Dlaczego samolot lata? Bo Bernoulli pod skrzydłem siedzi. Samolot lata, siła nośna powstaje na podstawie prawa Bernoulliego, czyli różnicy przepływu, ciśnienie dynamiczne, statyczne, różnica i podnosi. I dlatego się śmiejemy, że samolot lata, bo Bernoulli pod skrzydłem siedzi. I to wszystko bardzo pomaga. Czyli angielski i zacząć po prostu z jakimkolwiek lataniem. Tak. Czyli to nie można pójść do linii lotniczych bez zwykłej licencji i oni nie przejdą? Nie. Trzeba mieć, w tej chwili bardzo obniżyli, to znaczy obniżyli. Są mniejsze wymagania, te podstawowe. Dlatego, że nie wiem dokładnie, jakie są kryteria, każda linia inaczej to
formułuje. Na pewno potrzebna jest licencja CPL, czyli Commercial Pilot License, licencja zawodowa. Są potrzebne IFR, czyli latanie w przestrzeniach kontrolowanych i nie wiem, czy multi-engines na pewno, czyli te uprawnienia. Można się starać do linii. Musiałbym syna zapytać, on lata w rejonie, jest na bieżąco w tym, ale mówi, że przychodzą ludzie, którzy mają w tej chwili około 300 godzin nalotu. I to taka jest tendencja w całym świecie. 300 godzin to dużo? Mało. Mało. Znaczy dla takiego młodego człowieka to jest bardzo dużo, ale generalnie to jest mało. Kto według pana się nie nadaje na pilota? Są jacyś ludzie... Powiedział pan, że widział pan sporo osób, które albo odpadły z wojska, albo odpadły z tych azjatyckich linii, albo nawet dostały się i zdecydowały się, że jednak nie chcą latać na tych liniowcach, bo to nie jest dla nich, ten jet lag ich za bardzo obciąża, czyli... To znaczy, oni nie chcą latać na liniowcach dalekodystansowych. To nie znaczy, że nie chcą latać w ogóle. Ja mówiłem o przystosowaniu do latania długodystansowego, bo latanie takie po Europie w obrębie jednej strefy czasowej to jak najbardziej. Ja nie znałem dużo przypadków, ale było parę przypadków, że ludzie rezygnowali z latania na long distance, żeby latać tutaj po Europie, jak to mówią, spać co noc we własnym łóżku. Mhm. Czyli na pewno osoby, które nie chcą budzić się za każdym razem gdzieś indziej, a to pewnie jest cały czas tak to wygląda. Wygląda. Mhm. Natomiast kto nie może być... Nie oceniać. Wiadomo, że są pewne medyczne przeciwwskazania typu tam, nie wiem, daltonizm, jakieś inne rzeczy, które ludzie, którzy nie spełniają kryteriów medycznych, które nie są tak aż za bardzo wygórowane, jeśli chodzi o lotnictwo to komunikacyjne. Wojsko to już jest zupełnie inna historia. A jeszcze chciałem zapytać, o co chodzi z turbulencjami? Ja to nie rozumiem, z czego to wynika, że samolot spada w turbulencję. To wynika przede wszystkim z ruchów atmosfery, a głównie z powodu prądów strumieniowych. To znaczy są różne turbulencje. Może mieć pan turbulencje w chmurze typu cumulus, o cumulonimbusie, bo to jest chmura burzowa, nie wspomnę, bo to może zniszczyć samolot. Ale generalnie rzecz biorąc, jet streamy, czyli te wiatry strumieniowe, osiągają przepotężne prędkości i przepotężne obszary. Największą prędkość takiego jet streama, którą miałem, to było 220 węzłów, na szczęście w ogon. Czyli to jest prawie 400 km na godzinę. Jet streama, czyli? Jet stream, to wiatr strumieniowy. Mhm. One są powodowane różnicami, to znaczy powodowane są głównie przez układy baryczne, niżej i wyżej. Nie będę tu tłumaczył, na jakiej zasadzie to się wszystko tworzy, ale generalnie jet streamy wieją z zachodu na wschód. Są jet streamy stacjonarne, które wieją zawsze w tym samym miejscu. Jest taki jet stream, który idzie przez Indie i tak dalej, i tak dalej. Atlantyk to samo. I są takie, które zmieniają swoją lokację. I teraz tak, jeśli ma pan spokojną atmosferę i wchodzi pan na przestrzeni powiedzmy 30 mil, w powietrze, które porusza się z prędkością 100 węzłów, czyli 160-180 km na godzinę. Więc na pograniczach tego no muszą być zawirowania. I to powoduje właśnie turbulencje. Między innymi. Da się tego unikać? Czy czasami po prostu się wpada? Da się to jakoś zobaczyć na radarze? Może ktoś się poinformować? Na radarze nie, bo to są tak zwane clear air turbulence, czyli to są turbulencja czystego powietrza. Tego pan nie zobaczy. Może pan tylko z mapy wyczytać i z prognoz, bo są zaznaczane w planie lotu, gdzie jaka turbulencja występuje, trzeba być przygotowanym na to. Można spróbować zmienić poziom lotu, jeśli to coś da, bo obchodzenie to raczej nie wchodzi chyba w rachubę. I od czego zależy, jak silne one są? Przypadek? Zależy od prędkości tego prądu strumieniowego. Głównie. Ale jak się już w nie wpadnie, to już nie wiadomo, jak silne będą. To znaczy nie wiadomo, jest tylko prognoza meteorologiczna w planie lotu, że on tam jest zaznaczany w numeracją, prawda? I nie wpadł pan nigdy w takie, które by były na tyle silne, żeby się pan zestresował? Zestresowałem się raz nad Atlantykiem, czyli? Ale to tak, że samolot skrzypiał. Naprawdę? Tak. Czyli jakiego rzędu to były ruchy samolotu? Mi trudno powiedzieć. No generalnie mocno rzucało tym samolotem. Bardzo mocno. Tam się określa, czy tam szklanka wody się wylewa, czy się nie wylewa i tak dalej. Tam poprzez to, że przyrządów nie widać. Aha.
ludzie to muszą w straszną paranoję wpadać, jak coś takiego się dzieje. Dla pana to już jest pewnie w miarę normalne, okej, turbulencje, silne turbulencje, stresuje się, ale jak ktoś nie ma doświadczenia, to po prostu nie totalnie... Nie, no to jest zawsze stresujące, bo nigdy nie wiadomo, czy akurat to, co meteorolodzy przewidzieli, to jest, będzie prawdą, czy to się nie okaże silniejsze i tak dalej. A poza tym, no to jest dyskomfort dla pasażerów. Dyskomfort dla pasażerów, dla załogi pokładowej, bo wtedy trzeba, jak jest serwis na przykład, są procedury na to. Każda linia ma inne, ostrzegające. Zresztą wszystkim radzę, którzy latają samolotami pasażerskimi, nawet jak pasy są rozpięte, mieć zapięte pasy. Najlepszy dowód ostatnio Alaska Airlines, co wyrwało te drzwi. Gdyby ludzie nie byli przypięci, to by wylecieli. Wyrwało drzwi z samolotu? Tak. Jak? Znaczy drzwi. W tym miejscu drzwi były, nie słyszał pan? Nie. 737. Lecieli i im wyrwało okno z kawałkiem kadłuba. Jaki był początek tego? Coś tam nie było początku, po prostu wyrwało i tyle. Okazało się, jak komisja to wszystko, samolot nie spadł na szczęście. Komisja zbadała, okazało się, że ileś śrub tam nie było przykręconych, bo w innej wersji tam są drzwi. Zdaje się, nie biorę odpowiedzialności w 100% za to, co mówię, ale z tego, co przeczytałem. Drzwi normalnie były, a tam było tylko okno, tylko że jakieś tam pewnie, nie wiem, sprawy proceduralne, że komisja zbadała, okazało się, że śrub nie było, więc to jest poważna sprawa. Poza tym zawsze można wpaść w turbulencję taką niespodziewaną, typu przelatuje się ślad innego samolotu, który przyleciał załóżmy 2 minuty wcześniej i się wpada w to, to też rzuca, bo w strugach bardzo, bardzo mocno potrafi rzucić. Człowiek jest nieprzypięty, to go może wysadzić z fotela i wypaść, może walnąć o sufit. I to tak aż dalej. Tak rzuca? No tak, tak może być. To potrafimy tak rzucać metr górę w dół, czy jak? Może tak rzucać. Co się stało z tym samolotem, któremu wyrwało drzwi? Wylądował. Od razu zawrócił? Awaryjnie, tak. Oczywiście dehermetyzacja była, więc zrobili awaryjne zniżanie. I usiedli na pierwszym lotnisku. Ja nie pamiętam, skąd on leciał. Z Anchorage gdzieś tam na południe. To musi być trudna sytuacja. No, zwłaszcza dla tych pasażerów. Bo pilot... Nie zazdroszczę. Wyrwało drzwi. Nie słyszałem o tym. Ale to znaczy jest... to nie, w zasadzie nie drzwi, tylko okno. Gdzie w innej wersji były tam drzwi. A tam było okno. Nie wiem, czy to było wyjście awaryjne na skrzydło. Trudno mi powiedzieć. Chciałem jeszcze pana zapytać o to, jakie ma pan plany na przyszłość w takim razie. Już pan nie lata. Nad czym pan teraz najwięcej czasu spędza? Ja podlatuję na małych samolotach od czasu do czasu. Nad czym spędzam? Nad swoją drugą pasją, krótkofalarstwo. Na czym pan podlatuje? Na CC, na Ceśnie jestem wznowiony, znaczy muszę się wznowić, bo mi już wygasło tamtego roku. Cessna i Piper. Czyli brakuje latania w takim razie? No, to jest, jakby to powiedzieć, oczywiście, że brakuje. Poza tym popróbowałem trochę latania na paralotni, ale nie za długo, dlatego że złamałem nogę na nartach. Pierwszy dzień, jak byłem w emeryturze, byłem na nartach i złamałem nogę i stwierdziłem, że Bozia mi palcem grozi, żebym więcej. Zresztą koledzy, jak słyszeli, że się na szmaty przesiadłem, powiedzieli, że niepoważny człowiek jestem. Bo to jest niebezpieczne? Nie, nie jest niebezpieczne, ale może sobie krzywdę zrobić. No jak się tam wpadnie w jakieś turbulencje, a też podobno można wpaść w turbulencję, gdzie się wyleci nad jakąś górę. Nie, to się lata wtedy, kiedy jest spokój. Przynajmniej na takim początkowym etapie to się lata wieczorami albo rankami, kiedy powietrze jest spokojne i tak dalej. Też tam filmik jest u mnie na stronie. Polecam. Marian Rybczyński na YouTubie. Można, tak, można, tak można sobie zobaczyć. Czyli krótkofalarstwo. Krótkofalarstwo. Czyli nad czym pan teraz w takim razie pracuje? No, mam takie radio, co się nazywa ICOM 7851. Bardzo porządne radio, ale to nie o radio chodzi, głównie o anteny chodzi. Im lepsze anteny, tym lepsze efekty. To znaczy lepsza łączność? To znaczy silniejszy sygnał. To są anteny kierunkowe i antena pełni rolę wzmacniacza. To jest tak, jak ma pan antenę telewizyjną. Ileś tam tych elementów jest, no te anteny też są tego kształtu, tylko że dużo większych rozmiarów, dlatego że rozmiar anteny zależy od częstotliwości, a krótkofalarstwo to jest na częstotliwościach od 1,8 MHz do, no tam wyżej jest, ale jest tak głównie 30 MHz, potem jest 50 MHz i UKF-y są 70 MHz jeszcze, przepraszam, i tak dalej. Dużo by na ten temat opowiadać, to...
Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś się tym zajmował. Jak mi właśnie Tomek, który nas połączył, powiedział, że zajmuje się pan krótkofalarstwem, to tak myślałem, co się robi, jak się zajmuje krótkofalarstwem? No to trzeba Tomka zaprosić do studia. To poopowiada. Na dzisiaj zapytałem już o pana o wszystko, co chciałem zapytać. Proszę jeszcze powiedzieć ludziom, gdzie mogą pana znaleźć w internecie, gdyby ktoś się chciał odezwać. W internecie. Oprócz tego YouTube'a, oczywiście, o którym już wspomniałem. Jeśli ma, jest oczywiście takie miejsce. Ja nie mam strony swojej. Chyba ich Facebooka pan jeszcze ma. A na Facebooku, tak. Na Facebooku jestem. Marian Rybczyński. Okej. Okay. Dobra. To tyle w takim razie, jeśli chodzi o dzisiaj. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Siemanko. Od teraz specjalnie dla was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.